Witajcie serdecznie. Z nami wyjątkowy gość tuż przed galą nokautu, galą w Rzeszowie i no, niezwykłe wydarzenie dla świata boksu, szczególnie tego boksu w Polsce. Andrzej Wasilewski, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Andrzeju, zmęczony troszeczkę, bo chyba dużo rzeczy się dzieje przed tą galą, więc zapytam tak na początek, czy wszystko już dopięte na ostatni guzik, czy już można pomału zacząć się delektować tym Fight Weekiem i oczekiwać na to danie główne, które już w sobotę? Organizacja eventów sportowych, myślę, że chyba prawie każdy, na boksu na pewno, to jest zawsze nieustające pasmo różnych niespodzianek, najczęściej nieprzyjemnych. Po 25 latach organizacji w Polsce, około 200 gala, brałem udział pewnie w organizacji około 30 za granicą, wydawałoby się, że enumeratywnie wszystkie te case'y, co się może zmienić, wszystko, że tak powiem, już wiemy i znamy. Na każdej gali praktycznie coś wychodzi. No w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo fajnym, powiedziałbym nawet wspaniałym eventem, co daje dużo energii, dużo pozytywnej mocy do działania, do pracy. Natomiast no, mieliśmy problem na początku, który jest cały czas organizacyjnie pewnym problemem dla nas. Mianowicie okazało się, że hala na Podpromiu, która miała być dla nas dostępna, nie jest dostępna. To może brzmi trywialnie, no, ale tak jest po prostu. I w związku z tym no, cały projekt, że tak powiem, finansowania, budżetowania, wpływu z biletów, no, wszystko stanęło pod znakiem zapytania i zajęło nam to bardzo, bardzo dużo czasu. No, musieliśmy się przenieść do hali, do takiego obiektu, bardzo zresztą luksusowego i eleganckiego, G2 Arena się nazywa, ale to jest luksusowy obiekt, taki, no bym powiedział, eventowo-targowy, a jednak nie jest to typowy, nawet brzydszy i dużo starszy jak hala na Podpromiu, ale typowy obiekt sportowy. I no, dużo się dzieje, dużo się dzieje. Krzysiek Włodarczyk chyba boksował na G2 Arenie, jeśli się nie mylę. Brawo, Krzysiek Włodarczyk boksował, tak, bardzo nam miło. Witam gościa z naszej imprezy. Boksował też chyba Łukasz Urzański. Tak, myśmy tam boksowali. Tak jak mówię, to jest piękny, luksusowy obiekt. Zresztą świetnie zarządzany. Znamy zarząd, który jest przychylny, prosportowy i tak dalej. Natomiast no, na Podpromiu było 5,5 tysiąca miejsc plus wieloletnie przyzwyczajenia kibiców z Podkarpacia. Każdy swój sektor ma ulubione swoje miejsce i tak dalej. A jednak tutaj kawał potężnego eventu od strony sportowej będzie się odbywał na obiekcie nietypowo sportowym. I to może niektórych kibiców wzrażać, a poza tym nie oszukujmy się. Chcąc uzyskać mniej więcej zbliżone przychody z biletów w budżecie, no musieliśmy podnieść mocno ceny tych biletów i one niestety są duże, no nie oszukujmy się, ale nie bardzo mieliśmy wyjść. Rzeszów to był od początku taka myśl, kiedy się pojawiła ta szansa tego, żeby ten event zorganizować w Polsce, no bo nie ukrywajmy, zmarły już prezydent Tadeusz Ferenc, no, który był pasjonatem sportu, boksu szczególnie i on chyba też ułatwiał, torował tą drogę do tego, żeby te eventy mogły się odbywać, tak jak też walka była i z Ugonocha z Łukaszem Różańskim, czy później Artura z Łukaszem. To od początku był pomysł na ten Rzeszów, czy wy rozważaliście jakieś inne lokacje? Ja muszę przyznać, że Rzeszów i w ogóle Podkarpacie jest bardzo takie mocno, że tak powiem, skierowane na sport, mocne akcenty sportowe są w tym regionie Polski, to jest bardzo fajne. Rzeczywiście nieżyjący wieloletni pan prezydent Tadeusz Ferenc był bardzo prosportowy, mało kto wie, że jego pierwszą pracą po studiach był dziennikarzem przez chwilę sportową o specjalizacji bokserskiej i stąd pewnie ta miłość. Natomiast aktualny pan prezydent, pan Konrad Fiołek, jest także absolutnie prosportowy, może nie jest aż tak zakochany w boksie jak pan Ferenc. Natomiast no, ja przypomnę, że od lat myśmy organizowali wiele eventów bokserskich w Rzeszowie. To były gale z udziałem Dawida Kosteckiego. To były gale, pierwsza zresztą walka po wyjściu Artura Szpilki z zakładu karnego, to był Rzeszów. Więc myślę, że około 10 gal w Rzeszowie w swoim życiu już organizowałem. Zawsze bardzo sport jest tam miło przyjęty. A tutaj nawet nie mieliśmy specjalnie pola do zastanawiania się, ponieważ Łukasz Urzański jest mieszkańcem Rzeszowa od wielu, wielu lat. Jest urodzony na Podkarpaciu. I to tak jak na całym świecie jest dosyć naturalne, że pięściarz, który jest wychowankiem jakiegoś miejsca, żyje, zna ludzi od szkoły podstawowej, liceum czy szkoły zawodowej, spotyka ludzi na ulicach, jak jest sympatyczny, jak szanuje ludzi, ma swoich kibiców, tak? I Łukasz Urzański jest chyba jedynym w Polsce pięściarzem dzisiaj, który ma taką, że tak powiem, wierną od lat
grupę kibiców, także ludzi, którzy go jakoś tam logistycznie, finansowo wspierają w jego karierze bokserskiej. Samorząd miasta Rzeszów też jest absolutnie dzięki Łukaszowi mocno prosportowy. No więc tutaj tak naprawdę nie było cienia wątpliwości, jeżeli Łukasz Urzański to walka w Rzeszowie. Jakie to uczucie wygrać ten przetarg? O tym przetargu też pan nieraz opowiadał w wywiadach. Pewnie troszeczkę dopytam, bo nie chciałbym tego powielać. Natomiast jakie to uczucie wygrać przetarg z Eddie Hearnem, który no jednak jest najbardziej rozpoznawalnym promotorem, jeśli chodzi o boks na ten moment na całym świecie? Przyznam szczerze, wybrałem udział w życiu w dwóch przetargach, gdzie właśnie po drugiej stronie stała wielka gwiazda przewyższająca nas i sławą, i przede wszystkim nieporównywalnymi możliwościami finansowymi. Pierwszy taki przetarg to był przetarg na walkę Krzysia Włodarczyka ze Stephen Cunninghamem, a po drugiej stronie stał nie kto inny jak sam Don King. Nie pamiętam, który to był rok, no to prawie 20 lat temu. A drugi po tych dużych nastu latach właśnie przetarg mieliśmy teraz z Eddie Hearnem. No to są bardzo duże emocje, ponieważ zdaję sobie świetnie sprawę po tylu latach działania w boksie, że dla pana Kinga czy dla pana Eddie'ego Hearna ten przetarg to był jeden z wielu, wielu, wielu i to na pewno nie z tych dla niego najważniejszych, a dla nas ambicjonalnie, dla nas, jeśli chodzi o nasze marzenia, o to, że bardzo byśmy chcieli robić dużo rzeczy, no to coś wyjątkowego. I tylko dlatego zaryzykowaliśmy, podjęliśmy tą grę, zalicytowaliśmy kwotę pewnie dużo większą niż rynek polski tak naprawdę generuje. I tym na pewno zaskoczyliśmy. I Dona Kinga 15 lat temu, i teraz Eddie'ego Hearna. Bo szczególnie nasza grupa Knockout Promotion jest specyficznym tworem. Mało kto tak naprawdę wie, że rzeczywiście ja jako promotor i głównoudziałowiec w tej firmie żyję zupełnie czegoś innego. Na co dzień jestem przedsiębiorcą w dużo mniej sexy branży, w pośrednictwie ubezpieczeniu, gdzie jest największym pośrednikiem w Polsce. I to od wielu, wielu lat. Natomiast boks jest moją ogromną pasją. Oczywiście staramy się jak najmniej inwestować w boks, dopłacać tak kolokwialnie mówiąc. Zresztą wystarczy spojrzeć na ring Maki, Super Policja, to są moje firmy, czy firmy, w których jestem wiodącym udziałowcem i na pewno jesteśmy największym sponsorem boksu w Polsce od lat. Staram się jakieś inne korzyści dla tej mojej głównej firmy z tego wyciągać. Zapraszam gości, zapraszam VIP-ów, jest to dobra okazja do spotkań. No szukamy takich rzeczy, żeby moi wspólnicy też, że tak powiem, czuli, że pieniądze wydajemy słusznie, a nie po prostu je wrzucamy tak po prostu ordynarnie w boks. Natomiast my po prostu, nie będąc firmą typowo komercyjną nastawioną sztywno na zarobek, pozwalamy sobie co jakiś czas, nawet świadomie dopłacić do gali. Przypomnę, nie wiem, rekordowa chyba dokładka z takich gal to była walka Krzysia Głowackiego z Nuri Seferim, eliminator ostateczny w Toruniu do walki o zawodowe mistrzostwo świata. Dzięki temu mogło dojść do walki z Hukiem. Dzięki temu doszło. To była czysta po prostu wyrachowana inwestycja. Po gale, gdzie zarają nam się wpadki, nawet dopłacamy czasami do mniejszych gal. Poświadome, że tak powiem, zaryzykowani, tak dokładnie było w tym przypadku, że podejmujemy to ryzyko, wykładamy, deklarujemy pieniądze dużo większe niż na rynku polskim po prostu no są na dzień dzisiejszy i zakładamy, że może nam się uda jakoś to wszystko zbilansować. I w tym kierunku dokładnie idziemy. Stąd między innymi ta cena biletów taka wysoka, że zakładamy niedołożenie pieniędzy do tej gali i robimy co możemy, żeby tak było. No bo to jest też chyba problem, jeśli chodzi o możliwość rywalizacji, organizacji gal w Polsce z galami na przykład w Anglii, że jednak no, my jako waluta złotówka, te pensje płaci się w dolarach, szczególnie dla zawodników, którzy przyjeżdżają z zagranicy i nam jest ciężko rywalizować. No jeśli my na przykład mamy sprzedać na galę pay-per-view, które kosztuje, nie wiem, 30 zł, żeby było okazjonalne dla kibica, no to tych pay-per-view musimy sprzedać pewnie 6 razy więcej, żeby próbować się równać z tym, co zarobi adekwatnie promotor na przykład na Wyspach. Doskonały wniosek, dlatego że przypomnę, że ostatnio te lepsze pay-per-view w Stanach Zjednoczonych w boksie to są często pod $80. Czyli licząc razy nawet 4, to mamy ponad 300 zł, czyli 10 razy więcej niż jakieś pay-per-view średnio stosowane w Polsce. Dziesięciokrotność, tak? To są zupełnie inne pieniądze. Szczególnie w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych w boksie jest zupełnie inny model finansowania. Tam naprawdę absolutnie wiodącym podmiotem, czy instytucją, która finansuje tak naprawdę boks, to są stacje telewizyjne. Ogromne stacje, zresztą z jedną z tych stacji, największą w Wielkiej Brytanii, Sky'ą, przy tej gali Rzeszowej mamy ogromną przyjemność i zaszczyt współpracować. To pewnie się za chwilkę tym chętnie pochwalę, ale to są po prostu zupełnie inne modele. Wpływy z biletów czasami też bardzo duże, to jest bardzo fajna, dodatkowa rzecz. Naklejki na ringu, czy tam malowidła, jak zwał logotypy na ringu,
To są jakieś zupełne dodatki, a u nas są bardzo istotną częścią naszego budżetu. Zupełnie inny model biznesowy. Ja jestem zaskoczony tym, co usłyszałem, że firmy podkarpackie, rzeszowskie, no, nie biorą chętnie, chyba że się coś zmieniło na ten moment poza Fibrainem, który jest strategicznym sponsorem Łukasza, i to tutaj chylę czoła, bo nie dość, że inwestują w piłkę nożną w Stal Rzeszów, to jeszcze w tego Łukasza inwestują od bardzo dawna. No, te firmy niechętnie dosyć chyba przystąpiły do tego, żeby jednak wspomóc tą galę. Ja przyznam szczerze, że no, dosyć mocno byliśmy rozczarowani, ponieważ zanosiło się, że tak powiem, wydawało się, znaki na niebie i na ziemi wskazywały, że podkarpackie firmy ze 2-3 na rynku się pojawią. Rzeczywiście jest, współpracuje z nami przyjaciel, bardzo bliski przyjaciel, najbliższy być może przyjaciel Rafał Kalisz Łukasza. Mój zresztą też serdeczny kolega od wielu lat. I on pewno zakupił pulę biletów, pomaga nam jak może i tak dalej w Rzeszowie. Natomiast rzeczywiście no, nie udało się naszym kolegom z Rzeszowa przeprowadzić żadnych innych firm podkarpackich. Na szczęście my nauczyliśmy się w boksie w niełatwych różnych czasach radzić sobie. I z ogromną przyjemnością zobaczył kibice kilku nowych sponsorów. Mam nadzieję, że nie na jedną galę, tylko na więcej, bo to są w przypadku trzech mniejszych polskich, polskich firm, to są już umowy na kilka gal. No a także będzie przynajmniej jednorazowo na starcie sponsor bardzo duży, wielka polska firma. Nie jestem w tej chwili poważny, żeby o niej mówić. Ale to pokazuje, że jak jest bardzo duże wydarzenie sportowe, to rzeczywiście można troszkę jakby inaczej rozmawiać i dużo skuteczniej poszukując jakby sponsoringu. Myśmy zresztą do tego przygotowali się dłuższy czas, to nie jest przypadek z tymi firmami. Większość tych firm w swoich branżach są absolutnymi liderami i to są firmy ogólnopolskie, nie mające lokalnie jakby z Podkarpaciem nic wspólnego, to są moje kontakty, moja praca. I się bardzo cieszę, że takie firmy w boksie się pokażą. Zaraz o tym sobie porozmawiamy, bo chyba nikt, a przynajmniej bardzo dawno pana nie pytał o samą formę pracy promotora, jak to wygląda. Natomiast z tym chciałbym się skupić na samym końcu. Chciałbym jeszcze tutaj wrócić na chwilkę do tej organizacji gali i zapytać, czy my jesteśmy na ten moment w stanie organizować galę nawet o taką wysoką stawkę, bo proszę mnie poprawić, chyba ostatnia stawka o Mistrzostwo Świata w Polsce to był właśnie Głowacki Usyk, tak. 7 lat temu. Tak. Więc kawał czasu, czy my jesteśmy skazani na to, żeby właśnie gale odbywały się w Radomiu, w Rzeszowie, w Zgorzelcu, czy my nie jesteśmy w stanie na przykład takim eventem przyciągnąć ludzi na przykład na Tauron Arenę w Tarnowie, gdzie Szpilka, Adamek. No, w Krakowie. W Krakowie, tak. Tauron Arena, Kraków, tak. Pod redaktor powiedział w Tarnowie. W Tarnowie, przepraszam. Moja wina, ale dobrze. Czy my jesteśmy w stanie, czy w przyszłości jesteśmy w stanie wrócić do tych hal, czy na razie trzeba po prostu pogodzić się z tym, gdzie jesteśmy i robić to, co możemy? To znaczy, to jest wszystko kwestia jakby optyki, bo ja przyznam szczerze, że w tym przypadku Rzeszów, który jest takim trochę nieoficjalną stolicą boksowego, biorąc pod uwagę ilości gal, to ja się bardzo cieszyłem, że Łukasz ma tych swoich kibiców w Rzeszowie, bo to jest bardzo do boksu przyjazne miasto i hala 5,5 tysiąca, prawie 6 tysięcy pod promiem, moim zdaniem była po prostu stworzona do tego eventu. Tak to się zresztą na świecie najczęściej odbywa, że mieszkaniec Manchesteru, jak jest gwiazdą rozpoznawalną, ma swoją grupę kibiców boksu w Manchesterze. Gwiazda mniejszej miejscowości Wielkiej Brytanii, bo starają się promotorzy robić tam, bo jest gwarancja przyjścia kibiców i tak dalej. Więc tutaj jakby co do miasta bym się zupełnie nie dotykał, szczególnie, że Rzeszów jest dzisiaj miastem chyba najszybciej się w Polsce rozwijającym. Jeżeli się pojedzie w okolice G2 Arena i zobaczy po prostu dziś, jak to wyglądało 10 lat temu, to ja chylę czoła. To jest moim zdaniem najszybciej rozwijające się miasto w Polsce. W ogóle absolutny fenomen. Natomiast wracając do organizacji eventu, no muszą być dwa czynniki. A, musi być pięściarz, który daje możliwości takiej organizacji gali z punktu widzenia jakby sportowego. No i musi być możliwości jakby finansowe. Jak się te dwie rzeczy złączą, to ambitny promotor, a na pewno na Kołtowie naszej grupie odmówić tego nie można, staje na rzęsach, żeby co jakiś czas kibicom móc takie coś zorganizować, zaproponować, pokazać. Ale to się często nie udaje. To niestety czasami mija kilka lat. To jest związane troszeczkę z tym, że no, głównie kibice, którzy śledzą na dzień dzisiejszy boks, to są ci kibice, którzy jeszcze pamiętają Tomasza Adamka w ringu, którzy jeszcze kibicowali. Nie, ja niektórzy, na szczęście.
Ja myślę, że przede wszystkim jest jedna różnica, którą mało kto wie, że jeżeli rozmawiamy o tytułach Mistrza Świata, na przykład WBC, ale to dowolne jest te czterech federacji, które z boksu światowym są ogólnie rozpoznawane i mają prestiż odpowiedni, żeby stacje telewizyjne, jak, że tak powiem, honorowały, to my walczymy tak naprawdę z całym światem, każdym promotorem, nawet i polskim, bo w Polsce szczerze mówiąc nie ma innego promotora, który ma liczących się zawodników. Ale walczymy z całym rynkiem światowym, na przykład w przypadku WBC, no wszystkie kraje latynoskie, wszystkie Ameryka, Kanada, Wielka Brytania, no każdy by chciał, żeby jego zawodnik walczył te tytuły. W przypadku na przykład Federacji MMA, to jest jakaś określona grupa ludzi, którzy są jakby stowarzyszeni, mają licencję czy kontrakty z taką federacją. Czasami są to wspaniałe pojedynki, rzeczywiście na samym szczycie, podejrzewam szczególnie UFC, nie znam się bardzo na MMA, ale wiem, że UFC to jest największa federacja. Natomiast to jest wszystko w ramach jakby rodziny, w ramach tego stowarzyszenia. A my walczymy z dziesiątkami takich stowarzyszeń, żeby nasz zawodnik mógł walczyć o ten tytuł, który jest jakby, należy do federacji, ale federacji, która nie ma swoich zawodników, tak, tylko jest jakby teoretycznie przynajmniej neutralna. Ma prestiż, ma pas, może dać, akceptować walkę jakichś dżentelmenów o ten pas lub nie. Więc trudność z ogromnym szacunkiem i tak dalej, dostania walki mistrzostwa, nie wiem, KSW, a mistrzostwo świata w BC to jest pewnie 1-100. No tak, pół żartem, pół serio. I to stąd tak rzadko takie walki się odbywają, bo po prostu jest zupełnie inny poziom. Inny poziom trudności do prowadzenia do takiej walki. Przykład, rozmawialiśmy sobie przed wejściem do studia o Usyku. Usyk był mistrzem olimpijskim, legendą na Ukrainie. No, zorganizowanie z nim walki to było coś niepodobnego. To jest zupełnie, tak jak powiedziałem przed chwilką, inny poziom trudności do prowadzenia do takiego pojedynku. Dlatego one też się rzadko bywają, a z drugiej strony nie oszukujmy się. Polski poziom boksu olimpijskiego jest bardzo, bardzo słaby. Mówię to z bólem serca, ale tak jest, no, nazwijmy rzeczy po imieniu. Dzisiaj Mistrzostwa Polski Seniorów w boksie, czy Mistrzostwa Polski Juniorów, to czasami jest żal w ogóle patrzeć. Więc my troszkę mamy, czy bardzo nawet mamy utrudnione możliwości pozyskiwania potencjalnych zawodników z dużymi perspektywami, z których, nie wiem, pozyskujemy 5-7, choć jeden niech zostanie w przyszłości gwiazdą, to jest ogromny sukces. Tu mamy problem, żeby wybrać tych, którzy mogą rokować na tej gwiazdy. Ich po prostu nie ma. To jest prawda. Zmienię na chwilkę temat i tutaj zatrzymam się przy tym Usyku. Czy pan, jak go wtedy zobaczył, to pomyślał, że on zdobędzie kiedyś pas kategorii ciężkiej? Nie było to tak planowane, a jednak no, zrobił bardzo dużo i też to niedawne starcie z Tysonem Furym, które było zaplanowane, no co prawda się nie odbędzie, wielka szkoda. A to jest chyba ten problem, o którym pan przed chwilą wspomniał, tak. Że to nie jest jedna federacja, która może wybierać ten pretendent i ten, tylko to są jednak cztery różne pasy i rzadko się zdarza sytuacja, dziesiątki kiedy wszystkie są... Dziesiątki grup promotorskich, dziesiątki stacji telewizyjnych, które mają często sprzeczne interesy. Kibice czasami myślą, że pięściarze unikają tam tchórzostwa walk. Myślę, że to się też może zdarzyć, ale myślę, że wyjątkowo rzadko. Ja myślę, że przygniatające 99% to jest po prostu są przypadki, że jakiemuś zawodnikowi się nie opłaca na przykład zaryzykować dzisiaj walkę z tym, skoro może bezpiecznie stoczyć 2-3 walki, 2-3-krotnie zarobić potężne garze, bo są walki nieryzykowne. To jest problem boksu. To jest miejsce, gdzie krytycy i słusznie często boks krytykują. Natomiast tak ten model po prostu funkcjonuje. Ale dawniej funkcjonował, wydaje mi się, że troszeczkę lepiej. Natomiast Zbigniew Raubo tutaj na tej kanapie powiedział, że w dzisiejszych czasach to promotorzy rządzą boksem, a nie zawodnicy, którzy są na topie i którzy chcą toczyć ze sobą pojedynki. Ja uwielbiam Zbyszka Raubo, natomiast Zbyszka Raubo, mimo że pracowaliśmy wiele lat, jest wychowawcą, stworzył Krzysia Włodarczyka, że tak powiem, i absolutnie był kamieniem węgielnym w całej naszej grupie Knockout Promotion przez wiele lat. Trzeba to Zbyszkowi absolutnie oddać, przyznać i zawsze serdecznie jeszcze raz podziękować. Natomiast Zbyszka pojęcie organizacji boksowego żadne. Prawda jest taka, że od 50 lat rola promotorów jest absolutnie wiodąca. Ja myślę, że dzisiaj nawet pod tym kątem jest lepiej, bo dominacja Dona Kinga przez lata boks prawie zabijała. Dzisiaj nie ma dominacji aż tak jednego promotora. Jednak jest tych kilka grup, które z sobą konkurują. To jest Eddie Hearn, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. To jest grupa Top Rank, to jest grupa Golden Boy De La Hoy. To jest grupa bardzo mocno rozpychająca się w tej chwili na Wyspach Brytyjskich, na rynku brytyjskim, z którą będziemy teraz pracować, Boxer. To jednak jest Frank Warren w Wielkiej Brytanii. Tych grup jednak, powiedzmy takich, tych światowych z 8-10 jest. A był taki okres, że naprawdę Don King rozdawał wszystkie karty. Ja myślę, że ten ogromny kryzys wady ciężkiej, który trwał kilkanaście lat, że nie było po prostu fajnych walk.
to było wina Dona Kinga. On tak to wszystko zdominował, że po prostu robił właśnie, organizował walki, tylko nierzetelnie, nie jak UFC, czyli najlepszych ze swoich, tylko tych, którzy najtaniej stoczyli te walki. To są legendarne powieści, jak King podpisywał kontrakty na przykład z zawodnikami, nie wiem, 20 Afroamerykanami na minimum $1 milion za walkę Mistrzostwa Świata, po czym tak rządził tą kategorię wagową, że wybierał dwóch pierwszych, mówił: chłopaki, możecie zawalczyć za miesiąc w Madison Square Garden, garza po 100 tysięcy. Oni mówili: stary King, no przecież mamy milion. No to jak wy się nie śpieszycie, to następnych dwóch zaboksuje. No i tak to wyglądało. Więc niestety był straszny moment, który trwał kilka lat, bo ta dominacja Dona Kinga po prostu była zdecydowanie za duża. I tutaj myślę, że Zbyszek, tak jak powiedziałem, Zbyszek Rabo aż tak nie śledził tego wszystkiego. No dzisiaj są takie powiewy świeżości, bo właśnie Eddie Hearn. Chwilę wcześniej był taki powiew a la Heymona. Heymon trochę zgasł. Eddie Hearn, nie wiem, czy też już się zaczyna gasnąć, bo z jednej strony zorganizował wspaniałe show od Ameryki, Canelo po Joshua dwa razy w Arabii Saudyjskiej, coś wyjątkowo nowego w światowym boksie, ale z drugiej strony, jak widać, dzisiaj grupa boksu z rynku brytyjskiego go mocno bardzo podgryza i wygryza. Więc no dzieje się na tym rynku bokserskim, dlatego pozwolę sobie na stwierdzenie, że po kilku latach w ogóle posłuchaj, nie tylko wady ciężkie, ale mało było tych wielkich walk, od jakichś 2-3 lat tych pojedynków na szczycie jest coraz więcej, aczkolwiek jak widać stoi tutaj, że tak powiem, pamiątka z walk Tysona Fury'ego, rzeczywiście do tej walki nie doszło, ale to nie znaczy, że nie dojdzie. Pan Khalid, to jest dżentelmen z Arabii Saudyjskiej, który organizuje wszystkie gale razem z Eddie Hearnem, wymyślił sobie w tej chwili rodzaj turnieju, chciałby w grudniu zrobić walkę 4 ciężkich, a zwycięzcy 2 pojedynków mieliby się spotkać w dogrywce w finale jakby na kolejnej gali w Arabii Saudyjskiej i ma tam boksować i Tyson Fury i Usyk, więc jeżeli w osobnych walkach, więc to zobaczymy, czy do tego dojdzie. Kto uzupełni pozostałą dwójkę? Na pewno był Wilder i Joshua. Wilder i Joshua. I to jest marzenie. Czwórka chyba najmocniejsza w tym momencie. To jest jakby plan pana Khalida, który do tej pory pokazał kilka rzeczy, które się wydawało, że są niemożliwe w Arabii Saudyjskiej, się okazały możliwe. No ale poczekajmy, bo to jest strasznie trudny projekt i apetyty pięściarzy będą nieprawdopodobne finansowo, ale może się to wydarzy. Więc jeżeli by się wydarzyło, to wszyscy mieliśmy co oglądać. Jeśli ma się wydarzyć, to na pewno tam, bo tam chyba pieniądze nie mają znaczenia, skoro są w stanie zbudować miejsce pod konkretny event, zbudować i później rozebrać, to naprawdę robi to wrażenie, bo pewnie część kibiców śledzi same walki, ale też ja zawsze staram się tak zaglądać troszeczkę za kulisy, jak to wygląda organizacyjnie. No to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o pracę włożoną, żeby stworzyć miejsce pod konkretny event, no i jeszcze ten event zrealizować z tak wielkimi nazwiskami. Ja przyznam szczerze, że oczywiście nie wiem, czy ja mam największa zasługa, natomiast gdzieś to jednak poskładał na pewno Eddie Hearn i dokonał czegoś absolutnie historycznego. Ja już nie pamiętam, jakie była pojemność tego stadionu, chyba 30-tysięczny czy 25-tysięczny. No nagle w szczerym polu zaczęły zjeżdżać się setki tirów i wybudowały na chwilę, na tydzień, a tak naprawdę na potrzeby jednego wieczoru, no pełnowymiarowy stadion ogromny na środku pustyni. No ja wcześniej o takich wydarzeniach nie słyszałem, natomiast tak jak pan redaktor powiedział, zostało to zrobione, wręcz coś zupełnie imponującego. Tak? Jesteśmy po konferencji, bo wróćmy tutaj na chwilę do naszych lokalnych rzeczy, światowych, ale lokalnie u nas. Jesteśmy po konferencji prasowej. Jak wrażenia? No przede wszystkim to tak pół żartem, pół serio z tą nazwą konferencji prasowej. Myśmy mieli po prostu na prośbę kilku mediów przygotować spotkanie z Babiczem, który niestety bardzo przeciągo przyszedł do Polski. Myśmy do końca nie wiedzieli, kiedy on przyleci. Dowiedzieliśmy się kilkanaście godzin wcześniej. Bardzo nieprzyjemna dla nas sytuacja, bo sam Babicz jest przyjemnym człowiekiem, ale ma reprezentującego prawników, którzy są wyjątkowo paskudni, wredni ludzie. Mówię to głośno, bo takie rzeczy, żeby utrudniać komuś promocję, komuś, kto wygra przetarg, to jest po prostu takie strasznie tandetne. Myśmy się dowiedzieli bodaj w środę po południu, że Babicz przyleci. Pomysł padł Stadion Narodowy szybko, żeby było miejsce do zrobienia jakichś obrazków. Po prostu nie oszukujmy się tak na pierwsze szybkie potrzeby mediów. A potem się okazało, że pan Babicz jest zaproszony, to jest szansa promocyjna do Telewizji Polskiej na Woronicza, więc jeszcze wcześniej w 2 godziny przenosili to miejsce spotkania, które można nazwać szumnie konferencję prasową, natomiast to tak naprawdę było po prostu okazja do spotkania z mediami, do zrobienia wywiadów i tak dalej. Nawet spadła na nas fala krytyki. Właśnie może i częściowo słusznie. Natomiast ja właśnie chwilę wcześniej teraz powiedziałem kuchnia, tak jak to wszystko wyglądało.
że jeżeli organizuje zupełnie inny model biznesowy, jakaś federacja freak fightowa, konferencje, po pierwsze pamiętajmy, że tam jest inny akcent. Te konferencje często to są eventy praktycznie, tak? Po drugie, jak się ma dwóch swoich, no, w przypadku freak fightów nazwij to czasami zawodników, czasami jakichś dżentelmenów, którzy z jakichś przyczyn tam udają, że walczą w tej klatce, no to oni są obydwaj z Polski, oni są w każdej chwili pod telefonem, można na miesiąc naprzód zaplanować i wybudować odpowiednio ten event, tak? A tutaj mieliśmy przykład, tak, pstryk, środa po południu telefon, chyba ma być z Dubaju przyleci, bo on tam na obozie w Szkocach w Dubaju, potem telefon, ale nie wiadomo, czy wystąpił, bo może być zmęczony, bo to niby wielka gwiazda, potem nasza rozmowa bezpośrednio z Babiczem, który jest zupełnie inny niż jego relacja, mówi, oczywiście, nawet jak będę bardzo zmęczony czy coś, bo trenowałem ciężko, troszkę być zmęczony z tym podróż, na pewno na chwilę przyjdę, że rozumiem was, że potrzebujecie, żebym porozmawiał z dziennikarzami, to jest normalna jakby postawa. Potem pstryk, przerzucamy to jeszcze gdzie indziej. No i tak wyszło, że po prostu korzystając z tego, że moja firma mieści się 700 metrów od telewizji polskiej, to sobie się u nas w sali konferencyjnej. I to jest cała jakby historia i wielka tajemnica. Był pan trochę zły tego, że właśnie no, szczególnie ten Twitter tak żyje też tym boksem i że spadły takie trochę gromy, bo, no, bo też rozumiem to w 100%, że nikt nie wyjdzie przed samym takim spotkaniem z mediami, nie powie, słuchajcie, chcieliśmy to zorganizować lepiej, ale to nam w tym przeszkodziło. No, o tym można porozmawiać już po fakcie, natomiast no, ludzie często widzą tylko jedną stronę medalu i faktycznie no, nie zostało to super obrane. Prawda jest taka, że w ogóle to jest chyba nasze, to jest pewnie dużo szerszy temat i nie dotyczy tylko tematów sportowych. My strasznie łatwo krytykujemy kogoś. Najczęściej robimy to na wielu obszarach aktywności ludzkiej, czyli a nikt nie jest alfa omegą, więc często krytykujemy w rzeczach, o których zielonego pojęcia nie mamy. No taka chyba jest teraz moda, tak. Zresztą internet chyba wyzwolił takie demony, te hejtowania, to wszystko. No kiedyś nie było takie narzędzia, to że człowiek przeczytał w gazecie jakiś artykuł i sobie pomyślał coś źle o piszącym, to w ciszy się odbywało. A teraz każdy może usiąść tam sobie mniej mądrze lub bardziej mądrze coś napisać. Czy mnie to irytuje? Oczywiście, że mnie to irytuje, bo jest to kompletny bezsens i wywołuje często... Nie dotyczy to tylko sportu, wywołuje różne negatywne emocje, które często są kompletnie oderwane od prawdziwego dorodzenia tych samych zjawisk. No ale oczywiście nikt nie ma na to żadnego wpływu, w związku z tym trzeba robić swoje i tyle. No. Pan akurat od początku te rzeczy związane z freak fightami krytykował, miał swoje twarde stanowisko i tak, nigdy go nie zmienił. Inne osoby z różnych branż te stanowiska zmieniały w trakcie, bo pewnie też się z tym trochę oswoiły, pewnie też się do tego przekonały. Natomiast co dobrego widzi pan w świecie promocji, jeśli chodzi o freak fighty czy o MMA, które mógłby przenieść właśnie, jeśli chodzi o boks, mając komfort tej pracy zapisane w kontrakcie, że zawodnik musi się wstawić danego dnia i wziąć udział w tej promocji, czy po prostu już od samego początku tworzyć tak te kontrakty. Więc jakie elementy docenia pan, które można by było zaimplementować do boksu, żeby ten boks promować? Chyba chciałem podkreślić jedną rzecz, no to nikt w ten sposób, przynajmniej nie słyszałem, nie spojrzał. My wszyscy, czyli ludzie, którzy organizują koncerty muzyczne, eventy sportowe, inne jakieś takie planerowe imprezy, my wszyscy trochę jedziemy na jednym tak zwanym przysłowiowym wózku. Mianowicie zależymy od przyzwyczajeń społeczeństwa polskiego, naszych rodaków, do wychodzenia, do wydawania pieniędzy, nie do siedzenia w domu przed telewizorem. Im więcej tego rodzaju eventów jest, im więcej jest przyzwyczajeń Polaków, przyzwyczajamy się po prostu do tego, że coraz częściej wychodzimy wieczorem albo na kolację, albo do teatru, albo do kina, albo na boks, albo na jakieś freak fighty, czy jakiekolwiek inne wydarzenia wieczorne, tym dla nas wszystkich jest lepiej. Bo to jest kwestia przyzwyczajenia. Wystarczy zobaczyć, dlaczego... Ktoś mi to wczoraj jako przykład opowiadał, że na UFC w Pradze się sprzedają natychmiast bilety, a u nas było bardzo ciężko, dlatego że tam jest przyzwyczajenie, że w weekendy nikt w Pradze nie siedzi w domu po prostu. Internet, co dzisiaj się dzieje w Pradze, co się jutro dzieje, dalej. I strzelam, milion Czechów wieczorem wychodzi, tak. Jedni idą do teatru, drugi do trzeci na UFC. U nas te przyzwyczajenie nie ma, one się dopiero tworzą takie zachowania. I trochę jesteśmy, tak powiem, jedziemy na jednym wózku. Natomiast dlaczego ja też od samego początku jestem przeciwnikiem freak fightów? To jest nie do końca precyzyjne jakby określenie. Ja jestem wielkim purystą, jeśli chodzi o sport. Chciałbym, żeby ludzie szanowali prawdziwych sportowców w każdej dyscyplinie, którzy od wielu, wielu lat
przez wiele, wiele lat mają naprawdę potężne wyrzeczenia, którzy wiedzą, co to znaczy ból biegnąc na 100 metrów z lekką kontuzją, którzy zdarzy im się, że nie pospali, czy poszli inni do kolegi i muszą przebiec te 3 km na treningu na przykład w dobrym tempie i poczują ten ból, poczują wycie organizmu, że tego dnia już więcej nie może, a tu jednak trzeba. W sportach walki często ból na samym treningu, przyjmowane ciosy, różnego rodzaju dźwignie w zapasach czy w MMA. Chciałbym, żeby ludzie szanowali, to jest zupełnie jakby inne zjawisko. To mnie bardzo irytuje, że internet często globalnie wrzuca to do jednego worka. Teraz jeśli chodzi o same freak fighty. Ja w mojej świadomości freak fighty dzielę na dwie kategorie. Mianowicie na to, że spotyka się z sobą, czy to w ringu, czy to w klatce, wszystko jedno, dwóch dżentelmenów, załóżmy panów, tak, którzy coś w życiu osiągnęli, na przykład szczególnie w dyscyplinie sportowej, ale innej, tak dalej, wypromowali swoje nazwisko. Dzisiaj są takie trendy społeczne, że akurat udział w tego rodzaju przedstawieniu, czy tego rodzaju konfrontacji przynosi duże, generuje zyski. Nic nie mam przeciwko temu, żeby był ciężarowiec, który był znany jako ciężarowiec, walczył z byłym strongmanem, który był znany jako były strongman, tak dalej. Natomiast zupełnie inna sytuacja, kiedy włączyłem sobie kiedyś taki laptop, jak tutaj pana redaktora leży, i zobaczyłem, niechcący wszedłem na walkę, pamiętam jak dzisiaj, pani Litkiewicz z panią siostrę Godlewską. Byłem przerażony. Zobaczyłem dwie gwiazdy, jedna wcześniej zresztą pracowała w telewizji, w której miałem udział na ulicy Żurawiej w Warszawie, pani Godlewska. Nie była tam ani gwiazdą intelektu, ani nawet sportu walki. I nagle zobaczyłem, to bodaj było w Łodzi, wypełnioną halę pod brzegiem, przepiękną produkcję telewizyjną, wielkie naprawdę bajery i filmiki reklamowe, które miały pokazać, nie wiem, czy miały stworzyć temperaturę tego wydarzenia, podkreślić jeszcze raz, jeszcze napompować bardziej. No więc jedna pani, drugie opowiadała, jakie ta druga miała przygody seksualne, będąc gwałcona przez grupę raperów. Na to ta odpowiadała, że coś tam powinna jamę ustną przepłukać jakimś płynem, żeby zmienić zapach. Nawet to coś obsceniczego po prostu. I takiej friki się nigdy w życiu nie pogodzę z tym, że młodzież się wychowuje na takie rzeczy. Pani Litkiewicz wygrała to coś, co się miało nazwać walką, przecież to nie była żadna walka, to była kpina jakaś w ogóle. I ja znajmiła, krzyknęła, że chce wody, seksu i koksu chyba, dalej. No, jeżeli rozmawiamy w kategoriach cyrku, no to fajnie, tylko jeżeli to oglądają miliony nastolatków, a tak pewnie jest, to dla mnie, nawet dla ojca, człowieka w średnim wieku, to jest po prostu coś obsceniczego, obrzydliwego. Dlatego te friki bym podzielił na dwie kategorie. Zdecydowanie. Ta druga, ta obrzydliwa, jest dla mnie nie do zaakceptowania. Uważam, że są nawet momenty, jako prawnik, że to chyba gdzieś już powinien regulator, że tak powiem, zacząć wchodzić w regulację takich rzeczy, tak samo jak tych uderzeń, tych policzkowań się bez, gdzie z Martem Waluś, Strongman i tak dalej. No są gdzieś jakieś granice, gdzie ja na przykład uważam, że w biznesie, w przedsiębiorstwach rola państwa powinna być jednak mocno ograniczona, tak w regulowaniu aktywności życia ludzi, tak samo jak są, zdarza mi się, że łamie, ale ograniczenia prędkości dojeżdżania samochodem, w jakimś celu to jest zrobione i tak dalej, to też takie ograniczenia chyba gdzieś powinny zacząć powstawać, takie tamy, żeby pani wulgarnie krzyczała, że ona idzie, że szuka seksu i koksu w dyskotekach, a 12-latkowie się z tego powodu cieszyli tak i wyli tam na tej sali. No, to jest temat złożony, nie do końca związany z sportem. Takich freak fightów rzeczywiście nie trawię, brzydzę się tym i bardzo bym chciał, żeby one w jakiś sposób zaczęły być kontrolowane. Ja byłem zaskoczony, bo jednak kilka tych różnych gal, czy to boksu, czy MMA w Polsce i na świecie miałem okazję zobaczyć, czy to jako kibic, czy też od kulis gdzieś tam z zawodnikami i przyznam się szczerze, że organizacje freakowe, same konferencje i sprzedaż biletów i kolejki młodych osób, często w wieku pewnie szkolnym, bo to jest, nie wiem, 15, 17, 13 lat, które czekają, żeby wyjść, no naprawdę byłem zaskoczony mocno, pierwszy raz się z tym zderzając, natomiast no pewnie takie mamy realia. Natomiast to, co freak fighty robią dobrze, a czego powinien się uczyć zawodowy sport, to jednak promować konkretnych zawodników, bo faktycznie jeśli chodzi o promocję, o realizację, czy to jakieś trailery przed galą, czy na przykład dzień z zawodnikiem, to jednak jest coś fajne, co może tego kibica przyciągnąć, który zostanie z zawodnikiem na dłużej, bo jednak chyba zawodowcy zapomnieli o tym, że przepraszam, nie zapomnieli. Nie odnaleźli się jeszcze w tym świecie, że również poza umiejętnościami sportowymi bardzo ważna jest ta promocja własnej osoby i dać się poznać zawodnikom, dać się poznać kibicom, żeby ci kibice ich poznali bardziej prywatnie. Mieli szansę się, że tak powiem, jakoś się udostać. Problem mocno złożony, bo z całą pewnością pan redaktor ma dużo racji,
Ale na przykład to są jakby też dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest produkcja i promocja wydarzenia, a potem osób jakby samych zawodników czy sportowców, czy tych free fighterów, tak? Jeśli chodzi o eventy, boks od lat, jak kiedyś zapytałem Zbyszka Bońka, nie jestem kibicem piłkarskim, pewnie jako jedyny Polak w Polsce się na piłce nie znam, ale zadałem pytanie, mówię, Zbyszku, powiedz mi, dlaczego siedzi człowiek na takim meczu 90 minut, czasami się niewiele dzieje, deszcz siąpi, zimno, nie ma dachu i po 90 minutach jest 0-0 albo 1-1, bo tam jakieś te bramki takie, gdzieś tam się ta piłka ślizgnęła do bramki. Czy nie można by na przykład zdjąć tych spalonych, poszerzyć bramki o metr, podwyższyć o 20 cm, byłoby 9-4, coś by się działo, widowisko bramki. Pamiętam zdanie Zbyszka Bońka, który powiedział mi tak, mówi Andrzej, że siła piłki podnożnej polega na tym, że zasady nigdy do tej pory nie były zmienione. I mówi nawet te wszystkie krytykowania powoduje, że piłka jest taka, jak była i będzie. Chyba coś w tym jest. I ja powiem w ten sposób. Największe eventy bokserskie, na jakich w życiu byłem, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, bo to były te największe, one zawsze były podobnie dosyć produkowane. Były próby, przecież to żaden problem gdzieś tych samych ludzi albo lepszych ludzi, żeby zrobili jeszcze większe windy zjeżdżające z góry, z dołu. Akurat w boksie się tego nie robi, jest inny model. Pamiętam, jak Polsat zrobił Polsat Boxing Night i zatrudnił już tę ekipę z KSW, która doskonale przecież te eventy realizuje. Szczerze mówiąc, dla kogoś z kibicem bokserskim pewne elementy były śmieszne. Nawet mój serdeczny kolega, chyba Krzysiek Gibisz, wtedy prowadził galon, nie pasował tego boksu. To jest mój kumpel, tak? Ale po prostu to nie jest to flow jakby. Ci zjeżdżający zawodnicy w boksie, no pamiętam takie wyjścia, Darek Michalczewski wjeżdżał chyba w Dortmundzie do ringu w klatce z tygrysem, szkło niewidoczne, wyglądało to niesamowicie. Pamiętam Amira Khana, który wlatywał pod sufitem na dywanie latającym na ring. To w boksie się robiło 30 lat temu, przez chwilę jakoś od tego wszyscy odeszli. Pamiętam, coś tego nie robiło. Ale Wilder na przykład i ten jego strój ciężki, tam też było tyle dywagacji po walce, że za długo w tym stroju i tak dalej. Więc jednak jakieś takie próby są. No, to takie, znaczy w boksie one są troszkę w oczach pewnie purystów i tak dalej, troszkę śmieszne. Dla mnie Wilder w tej masce to był pajac, tak? Jakby Wilder pięknie zdekontrolował, to ja sobie jestem przekonany, przestałby wchodzić w masę. No bo świat się zmienia, to też nie można się zamykać na jakby nowości. Więc ja, jak się powiedział o części jakby czysto eventowej, to myślę, że nawet jak Al Heyman wchodził do boksu, to też to facet, który był wielkim gościem w biznesie muzycznym na świecie i pierwsze jego gale też było coś wjeżdżało, zjeżdżało, potem w ogóle tego odszedł, bo zobaczył, że kibice bokserzy tego nie oczekują. Oczekują oczywiście widowiska porządnego, ale nie tak przeładowaną techniką i tak dalej. Jednak to, co jest najważniejsze w tym prawdziwym sporcie, jakim jest, był i będzie boks, to jest to, co się dzieje w ringu. Tak? Ta otoczka to jest dodatek. Natomiast no, pewnie w innych różnych eventach to nie jest dodatek, tylko to jest bardzo, bardzo istotna część. Natomiast zupełnie inną rzeczą jest to, że zawodnicy, pięściarze rzeczywiście w większości absolutnie nie potrafią się promować. Z jednej strony, znowu jestem purystą, nie chciałbym, żeby pięściarze kogoś udawali, bo to czasami wyjdzie efekt odwrotny, wygląda śmiesznie i tak dalej. Z drugiej strony rzeczywiście nikomu się nic nie stanie, jak coś tam w jakichś social mediach sensowne, nie jakieś popisywania się, ale regularnie kibicom dostarcza jakieś obrazki, jakieś informacje ze swojego życia. Nic w tym złego na pewno nie ma, a kibicom daje możliwość, szansę polubienia tego zawodnika, tak? Pewnie jak w większości obszarów życia trzeba gdzieś to pośrodkować, gdzieś znaleźć ten balans. No. Zgadzam się, że w polskim boksie większość pieczarów tak ma Facebook, to go w ogóle nie używa, już poza Facebookiem to nic nie ma i to jest jakiś problem. Natomiast chciałbym znaleźć balans, a nie chciałbym, żeby zawodnicy, prawdziwi sportowcy no, poświęcali mnóstwo czasu, reżyserowali śmieszne różne sytuacje, bo myślę, że na końcu to efekt nie będzie dobry. Są zawodnicy, którzy mają to naturalnie. Myślę, że takim zawodnikiem wyprzedzającym swoje czasy był Dawid Kostecki, który miał coś sobie kolorowego i tak dalej. Ale potem miałem prywatnie, miałem okazję trenować nawet. Ale już na etapie, jak chciał wejść do MMA. No, tak? No nie, to już była katastrofa. Natomiast on właśnie na końcu próbował naśladować Artura Szpilkę. Próbował być jeszcze bardziej kolorowym niż wcześniej. Wcześniej był wspaniały. A to był żałosny na końcu. No, po prostu udawania nie wychodzą. Artur Szpilka, absolutna natura, tak? Wszystkie mądre rzeczy, które zrobił, wszystkie głupie rzeczy, które zrobił, to było naprawdę, to nie było udawane, to było prawdziwe. I można Artura lubić, można mniej lubić, można go być tak przywiązanym, jak ja jestem. Natomiast naprawdę ja przy dużej części tych jego przygód byłem, on po prostu gdzieś się w sobie miał. I tyle, no to
te duże przygody można potem książkę napisać. On był wydalony z Ameryki, dwa dni później wracał. Jakieś krokodyle łapał, jakieś nie, no, przygody. No nie, no to... I to jest fantastycznie, to była natura. Tu Artur naprawdę nic nie udawał, po prostu i te mądre rzeczy, i te głupie rzeczy, i z tym psem na tym w górze, gdzie tam, już nie pamiętam, czy to pogan, czy helikopter, czy ściągał. Z morsowaniem mnie skakał po prostu, jak zobaczyłem ten filmik, to się za głowę złapałem, już pojęcia o tym widać nie ma, za mało sobie krzywdy nie zrobił, czy w ogóle się nie utopił. No, no to byłaby natura, u niego to było naturalne. A z drugiej strony przeciwległy biegun są zawodnicy małomównicy, nie mówiący, ciężko ich promować. Ale... Chyba, żeby byli fenomenalnymi pięściarzami. To ja jest prawda, to. Wtedy wynik się obroni. Natomiast tak. Wydaje mi się, że to też zarówno w MMA i w boksie, wydaje mi się, że brakuje troszeczkę rozmowy z tymi zawodnikami, żeby im podpowiedzieć, że no, o przygotowaniach do walki można powiedzieć coś więcej niż tylko przygotowania były ciężkie, sparowało dałem się dobrze, wszystko. Dałem z siebie wszystko, to jest, wszystko zobaczymy to jest, w ringu. Bo to jest problem, który mamy. To jest problem, który mamy z większością zawodników na konwencjach prasowych, że tak naprawdę oni mówią prawdę. Tylko, że to są tak powtarzane te same schematy, prawdziwe, bo ci zawodnicy rzeczywiście najczęściej bardzo, wszystko to słowo prawdziwe, tylko tu już nie ma nic takiego gorącego, jakiegoś takiego, co by media podchwyciły, co by kibice chcieli zobaczyć, usłyszeć. Pełna zgoda, konferencje prasowe, bokserskie często są takie przez to nudnowe. No chyba Kamil Łaszczyk też się z tym zmierzył trochę, bo on jednak troszkę no wszedł do świata freak fightów i tam się zmierzył z tą ilością wywiadów, kamer, promocji. Czy to mu wyszło na dobre, czy to mu wyszło na gorzej? No Zbigniew Rau, bo sam powiedział, że to go na pewno nie przybliżyło do walki o Mistrzostwo Świata, natomiast pewnie mu otworzyło jakąś późniejszą drogę po tym, jak zakończy karierę i chyba też Krzysztof Głowacki gdzieś teraz kończąc karierę szuka jakiejś innej drogi dla siebie. Jak to pan ocenia? To są dwa zupełnie różne przypadki. Po pierwsze, Kamil Łaszczyk w boksie nic nie osiągnął, a był bardzo wysoko i bardzo fajnie boksował. To jest zawodnik, w którym ja osobiście prowadziłem Kamila chyba 2 albo 2,5 roku. Sam mam niedosyt. Były kontuzje, on tam... Tak, ale mam niedosyt, bo przez jakiś czas Kamila reprezentowałem i rzeczywiście był to moment zjazdu kariery Kamila, a nie pójścia w górę. Chyba jedyny zawodnik w naszej grupie, którego podpisaliśmy, wykupiliśmy z kontraktu, który miał wysoko będąc w rankingu, a po 2,5 roku z nami współpracy praktycznie jego kariera się gdzieś rozeszła. Więc to jest jakaś tam jego wielka porażka, ale ja część tej jego porażki biorę też na siebie i bardzo żałuję, że to się nie potoczyło inaczej. Z tego punktu widzenia, jak był bardzo wysoko, miał duże papiery na boksowanie, miał bardzo duże walki, miał wspaniały rekord. Był chyba w pewnym momencie drugi, trzeci na świecie. W tym momencie pójście do freaków, moim zdaniem, kompletny idiotyzm. W przypadku Krzysia Głowackiego, był już mistrzem świata wielokrotnym, musiał zakończyć karierę. Jego organizm po prostu się rozpadł. On po prostu zakończył karierę bokserską, bo po prostu już nie może boksować. No i teraz pytanie, 30-paroletni, niecały 40-letni mężczyzna, po pierwsze jest nauczony, że wstaje rano i trenuje. To są ci moi zawodnicy, naprawdę oni tyle lat, po 15-20 lat już w naszej grupie knockout, a jeszcze wcześniej przybyli kariery amatorskie, oni nie potrafią inaczej dnia spędzić, tak? To jest już uzależnienie od wysiłku fizycznego, mentalne, fizyczne, psychiczne i tak dalej, rytm życia. Po drugie, no, trzeba też myśleć o dalszym zarobkowaniu. Rzadko kiedy który zawodnik się tak potrafi stawić na życie. Pamiętajmy, że Krzysiek też zmiany w życiu osobistym miał bardzo istotne, różne. To też się wiąże z kosztami, z różnymi kłopotami. No i coś trzeba robić dalej. Teraz tak, też się trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Kamil odbył typową walkę freak fightową. Czy zapisał się dobrze w historii sportu przez tą walkę? Nie wiem, bo nie widziałem, nie chciałem patrzeć. Przebieg oczywiście znam, opinie mnóstwa ludzi, nie mogę powiedzieć wszystkich, ale ludzi, których słyszałem, nie podejmowałem tematu, bo ich chciałem w ogóle znać w tej walce beznadziejnie. To, tak powiem, wrażenie było, że człowiekiem, który nie był ze sportu walki, ledwo Kamil fartownie wygrał, tak, w tym czymś, tak. Pewnie gdybym ktoś zapytał, to oprócz pieniędzy fatalny błąd, tak. Czy w ogóle wróci do boksu poważnego? Moim zdaniem już do poważnego nie wróci. Miał walczyć w Zgorzelcu, natomiast kontuzja. Kontuzja to jest never ending story u Kamila. To jest jedna z przyczyn, która myślę, że przeważyła, że w jego karierze, mając rekord chyba 30-0 czy więcej, nie stoczył żadnej poważnej walki, czy bardzo poważnej walki. Natomiast powód będzie ciężki. Ja widziałem zdjęcia Kamila z jakichś wywiadów, taka twarz nalana wodą. Kamil przecież, przypomnę, zawsze ją kłopoty z wagą, ciężko ją bardzo robił. Nie wiem, jakie to kotlety Kamil jadł, ale bardzo złapał dużo kilogramów.
ciężko będzie wrócić. Po takim skoku wagi, zmęczone stawy, zmęczone wszystko. Z drugiej strony łatwizna, za jaką zrobił duże pieniądze, bo Kamil wcześniej nigdy nie zrobił w ringu duże pieniądze, a tutaj zrobił jakieś na polskie warunki duże pieniądze. Widziałem kontrakt, bardzo godne pieniądze. No to ciężko może mu się zmobilizować, więc waga, minął czas. No, szczerze mówiąc, myślę, że to zakończyło poważną karierę Kamila. Ja też nie mówię, że nie stoczy jakichś walk bokserskich. Zdaje się, że w lipcu ma teraz wrócić na ring. Natomiast nie wierzę już w tej chwili w jego większe sukcesy, szczerze mówiąc, po tym typie. I to jest Kamil. A z drugiej strony Krzysiek Głowacki, nie fame, nie jakiś pan piosenkarz, tylko teoretycznie KSW. Mądrzej? Nie wiem, ambitniej na pewno, tak? To droga Artura Szpilki. No ja myślę, że Artur Szpilka, tu przewrotnie powiem, myślę, że świadomie Krzysia Głowackiego strasznie ściągnął. Nawet jak z Krzysiem Głowackim siedziałem i dawno na bieżę, to Artur do niego wydzwania cały czas, chodzi do tego KSW. Ja myślę, że Artur, który jest bardzo inteligentnie, sprytny, chciałby, żeby inny bokser był koło niego, żeby jak będzie przegrywał walki, żeby też widać, może inny zawodnik przegrywa. Ja tutaj, Artur ma swoje takie manipulowania, gierki i tak dalej, jest bardzo w tym przebiegły i inteligentny. Natomiast ja nie widzę żadnego miejsca w KSW czy gdzie iść dla Krzysia Głowackiego. Ja w ogóle nie wiem, czy tam stoczy walki. To, że on próbuje i tak dalej, to jest jasne. Myśmy zresztą siedząc na takim pożegnalnym wtedy, jeśli chodzi o boks, obiedzie, Krzysiek sam powiedział, że on żadnego MMA nie chce uprawiać. Jeżeli znajdzie jakikolwiek inny sposób zarobkowania, to tak. To miał tam gdzieś jakiś pomysł, był na jakiś gym, no to nie wiem, trzymam kciuki i tak dalej. Natomiast jeśli nie wyjdzie, no to pewnie to jedno, może dwie walki stoczy, ale to tylko dlatego, że jest rynek, który za takie coś płaci, bez żadnych szans na rozwój. Przecież Krzyśka organizm się rozpadał po prostu podczas treningu, przygotowań do kolejnej walki w boksie. Nagle kopanie, nagle dodatkowe elementy na tak zmęczony organizm, no, nic z tego dobrego nie będzie. Bardzo bym chciał, żeby Krzysiek gdzie indziej potrafił sobie życie ułożyć, ale to nie jest proste. To nie jest proste dla kogoś, kto z sali treningowej nie wychodził od 30 prawie lat. Tak? To prawda. Ja jeszcze wrócę do Kamila Łaszczyka. Czy... On mógł pójść taką drogą jak Szeremeta, tak? Że jednak toczyć te walki i później, no co prawda był skazywany na porażkę, no ale jednak bardzo mocna walka za granicą, czy mocne walki za granicą, które też można sobie później po 20 latach usiąść w fotelu i powiedzieć, no to jest mistrz. Wyszedłem do Głowkina, tak. Zarobiłem 6 razy tyle za tą walkę, co Kamil Łaszczyk z panem Ferrari, czy Ferrari, jak on się nazywa. Próbowałem. Nie dałem ciała, dałem się wszystko. Ci, co widzieli, mnie szanują. Dobrze te pieniądze zainwestować. I ja myślę, że to był kolosalny błąd w karierze Kamila, bo kategoria wagowa, mimo że mała, jego w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularna. On bardzo miła buzia, fajnie boksujący, niebieskie oczka, na tle tych Meksykanów charakterystycznie. Właśnie mówić, że to taka kategoria fajne. Meksykańców typowa. Tak, fajnie, takie sreberko. Przecież Kamil naprawdę potrafił boksować. Tak? To taki i charakter też chuligana i tak dalej, więc nie chcąc już chodzić w szczegóły, myślę, że beznadziejna rola promotorów, w tym czasie też ja byłem, aczkolwiek tam bronię się rzeczywiście, że były zerwane achillesy, były zapalenia płuc, były różne rzeczy, ale w przypadku Kamila beznadziejna praca promotorów, już nie wchodząc w szczegóły, z rekordem 30-0 przecież to się aż prosi w walce zaboksować. Nawet z jedną walkę zaboksować za jakieś małe pieniądze, by się pokazać w Stanach, odświeżyć. Przypomnieć się Federacji w Uborze, się było na samym szczycie, to jedna walka. I kolejna walka z jakimś mocnym latynosem. Ja przypomnę, że w kategorii wagowej Kamila takie honorarium dla gościa, rekordzie 30-0, czyli Kamil ma rekord typu 100 tysięcy dolarów, to jest żadne w ogóle jakieś wydarzenie. A to jest kwota dużo większa niż osoba za walkę w Afrykach, w Polsce. Moim zdaniem kompletny błąd, ale no, nie mam żadnego na to wpływu i pewnie już nigdy życiu nie będę miał, a czasu się nie cofnie. To już wybór był Kamila. Łukasz Różański. Doprowadzenie go do walki o Mistrzostwo Świata, wiadomo, dużo sprzyjających elementów przy okazji, bo jednak ta kategoria Bridger to otworzyło spore szanse, natomiast no to jest spory sukces. Ja Łukasza znam i ja kilka lat temu, gdzie tam na jednej sali akurat no oni gdzieś tam nie mieli gdzie trenować, przychodzili do nas do klubu, to w życiu mnie powiedział, że uda się Łukasza doprowadzić o walkę o Mistrzostwo Świata, więc... To duży sukces dla pana jako promotora chyba. Ja powiem szczerze, że jeżeli jest jakiś podkład, jeżeli dostajemy jakąś amunicję do reprezentowania interesów naszych zawodników, to robimy to perfekcyjnie. Przykład Krzysia Głowackiego, który nigdy nie był mistrzem Polski seniorów, zdaje się, był wice. Przykład teraz Łukasza Różańskiego, no już nie mam o Krzysiu Włodarczyku, no bo Krzysiek to sobie rzeczywiście pięściami to wyrąbał tak już regularnie. Ale jeżeli ci zawodnicy nam dają jakieś pole, tak,
nie wiem, umiejętności, siły ciosu, nie wiem, grupy kibiców, to my naprawdę koło tego możemy dużo więcej budować. W przypadku Łukasza Rożeńskiego oczywiście duże szczęście, bo powstała nowa kategoria wagowa stworzona dla Łukasza. Dużo mi zajęło czasu namówić Łukasza, żeby po raz pierwszy robił wagę z tych 115 kg, nauczył się ważyć 105, 107, żeby móc dojść do 101 w czasie, że tak powiem, ważenia przed walką. Łukasz to do dzisiaj nie bardzo potrafi robić wagę, jest przerażony, bo to jest dla niego zupełna nowość, to jest dojrzała mężczyzna i tak jak Kamil Łaszczyk od dziecka głodował i swój organizm świetnie znał, każde 100-200 gramów, kiedy spadnie, a tutaj nagle w dużych kilogramach Łukasz pierwszy raz w życiu. Bardzo tego nie lubił, nie godził się z tym, bardzo nie chce i nie potrafi, no ale musi, tak? I to na pewno było szczęście. Natomiast potem nasza robota była prowadzona perfekcyjnie, bo myśmy utrzymali tę pozycję challengera, mimo bardzo dużych cyrków, które były, mimo wydarzeń, przygód takich, ja przypomnę, że Łukasz nawet był na konferencji prasowej w Kolumbii, bodaj w mieście Cali, na stadionie piłkarskim, które już nagłaśniało jego walkę z Oskarem Rivasem, która miała się w tym mieście odbyć. Potem nie dość, że zniknęło państwo, nie zniknął promotor, który miał tą galę organizować. Potem niestety nawet wysypał się, że tak powiem, z mistrz świata Oskar Rivas, bo się okazało, że ma po raz kolejny odkrojoną siatkówkę. No i myśmy dalej utrzymali jakby pozycję Łukasza jako challengera. I tu była nasza rola największa. Najpierw dojść do tego miejsca, a potem bardzo konsekwentnie pilnować, żeby te różne zakręty, które były tej szansy Łukasza nie pozbawiły. Ciężko jest czasami w takich momentach, kiedy Twitter atakuje, pewnie są telefony od zawodnika. Pan coś wie, nie może tego powiedzieć i próbuje to wszystko tak poukładać, żeby jednak przeczekać w czasie, żeby zadzwonić akurat z tą dobrą nowiną, że słuchaj, walczymy, a walczymy nawet tutaj, staramy się o to, bo wiadomo, że dla zawodnika, który chce toczyć walki, a Łukasz młodszy nie będzie, swoje lata też już ma, więc to też chyba ciężko go przytrzymać w tych blokach startowych, to był też kawał czasu, aż doprowadzi się do tego, bo pewnie Łukasz dzisiaj usiądzie i powie, kurde, no może niepotrzebnie troszeczkę się denerwowałem czasami, bo w konsekwencji wyszło bardzo dobrze. Natomiast czy ciężko jest czasami przetrzymać te natężenie z różnych stron? Jest czasami bardzo ciężko. Natomiast ja szczerze mówiąc absolutnie to rozumiem, że w końcu no, większość to są młodzi mężczyźni, sportowcy, którzy palą się do walki, patrzą w kalendarz, że kolejne miesiące mijają. Czasami kubki rachunków faktur rosną. Poczucie mijającego czasu też jest fatalne. Wiadomo, że kariera sportowca jest krótka. Ja takie telefony dosyć często miewam, albo mój zastępca Jacek Szylongowski, nie wiem, Mateusza Masternaka, który podobnie czekał, bardzo się już irytował, zrozumiale, przez Maćka Szylęckiego, który z jednej strony dwa razy zrezygnował z kapitalnej walki, myślę, że bardzo żałuję, że zrezygnował, ale potem chciał, z kolei był blisko walki z Charlotte, to Charlotte przestał się nagle. No w ogóle z Szylęckim te rzeczy z paszportem i tak dalej, to... To już jest jakby rzecz historyczna, no boks jest kolorowy i mamy dużo różnych dziwnych sytuacji, natomiast później też Maciek bardzo chciał boksować z Czarną, gdzie mieliśmy wszystko dogadane, podpisane, nagle Czarno zniknął z sali bokserskiej, aktualnie w świata WBC, no, mieliśmy wpływ na to żaden. Kamil Szeremeta, który jest zawodnikiem chyba najbardziej głośno mówiącym to, jak docenia, ile razem żeśmy w tej naszej grupie zrobili, ile szans został. On dał się wszystko, zaufał nam, wchodził do ringu, dał z siebie naprawdę wszystko, ale nam zaufał, tak, pozwolił nam się prowadzić. I przynajmniej wielokrotnie do tej pory to słyszałem, mam nadzieję, że już będzie tak zawsze w wywiadach, że bardzo dziękuję swojej grupie, że dał mu tę szansę, że wstoczył kilka walk w Stanach Zjednoczonych, za których za każdą dostało taką garzę, żeby musiał 30-40 lat na budowie Białymstoku pracować. To są jego słowa. I to jest dla mnie bardzo miłe, powiem szczerze, to jest pewna jakaś satysfakcja. Jadąc na walkę z Głowkiem, jeżeli pan mnie zapyta, czy jechaliśmy, czuliśmy się faworytami, oczywiście, że nie. Ale w boksie takiej walki się nie odmawia. Zawsze w boksie coś się może przydarzyć, mimo że na papierze oczywiście, że Głowkiem był zdecydowanym faworytem i w walce to potwierdził. Ale ta walka pokazała wspaniały charakter Kamila, pozwoliła mu kupić kilka mieszkań i ponieważ pokazał się z bardzo dobrej strony, jako oczywiście przeciwnik tej walce, bo widać po pierwsze, że tej walki nie wygra, to dostał kolejną propozycję, bo telewizja amerykańska z ogromnym szacunkiem się nim wypowiadała i mógł, że tak powiem, być brany pod uwagę jako kandydat na przeciwnika, który da się wszystko, będzie próbował wygrać z kimś bardzo znanym w Ameryce. Tak? I ściągnie Polonię, która... Polonia akurat to troszkę się czasy zmieniły. Poza tym myśmy boksowali w El Paso w Teksasie, gdzie Polonii nie było.
Drugi raz boksowaliśmy na Florydzie w zamkniętej hali, też nie było polenie, bo w ogóle był okres pandemii. Więc to akurat w tym przypadku nie. Natomiast rzeczywiście są pięściarze, tu pan redaktor ma rację, którzy ściągają New Jersey, Chicago i dalej, dalej, dalej. Jak na przykład kariera ostatnio Adama Kownackiego. To rzeczywiście absolutnie jest ten model. Myśmy zresztą w Stanach ileś lat temu też próbowali taką historię, taki format tworzyć i z pewnymi sukcesami to robiliśmy. Różański Babić, bo też musimy porozmawiać troszeczkę o samym pojedynku, bo o nim się też mówi i dwaj niepokonani, zawodnicy, którzy lubują się w kończeniu walk przed czasem. Czy pan spodziewa się, że to w jakikolwiek sposób może się skończyć na punkty, bo chyba nikt w to nie wierzy? Wydaje mi się, że szansa mała. To jest taka walka, to jest sól boksu, bo spotyka się dwóch facetów, którzy nigdy nie zaznali smaku porażki, gdzie nie ma zdecydowanego faworyta. Rynek światowy, bukmacherski raczej jednak widzi Babicza lekkim faworytem. W Polsce z kolei wśród różnych naszych kolegów jest to 50, powiedzmy na 50, czyli to jest to, co kibice kochają najbardziej, a do tego jeszcze konfrontacja dwóch stylów, które ani jeden, ani drugi nie jest finezyjnym technikiem. Te finezyjne, techniczne czasami sprawy są nie do końca czytelne dla średniej klasy kibica, średnio zaangażowanego kibica. Myślę, że tutaj będą potężne grzmoty, będą potężne ciosy, być może nawet trochę sprzeczne z technikami bokserskimi i taki purysta bokserski powie, ci faceci przecież nie zadają prawidłowo niektórych ciosów, okej. Ale z drugiej strony to, co dzisiaj kibice bardzo oczekują, czyli emocje, myślę, że w tej walce ich nie zabraknie. Myślę, że będą potężne grzmoty. Dwaj niepokonani, dwaj głodni, dwaj lubiący twardą walkę. Razem chyba z 95% współczynnik knockoutów mają w włączonym rekordzie. I jeszcze do tego na szali tytuł mistrza świata WBC. To już lepiej, że tak powiem, dla kibica nic więcej być nie może. No to prawda, to tutaj nikt nie spodziewa się tego technicznego boksu. Natomiast wiadomo, no Babicz przyjechał bardzo pewny siebie. Widać to po nim, że on przyjechał jednak nie tylko zawalczyć, tylko chce wygrać. Natomiast on się zderzy troszeczkę z inną rzeczywistością, bo jednak ten Rzeszów, ta atmosfera, która jest podczas walk Łukasza, to jeśli ta walka będzie taką troszeczkę bokserską bójką, to jednak ona będzie pchała do przodu Łukasza i pomimo tego nawet ja zdaję sobie z tego sprawę, że Łukasz może gdzieś być liczony, to on się nie podda, on mentalnie będzie w pojedynku i on będzie chciał wyszarpać ten pas. Ja myślę, że obydwaj z tych dżentelmenów są wyjątkowo ambitni, wyjątkowo twardzi. Ja nawet trochę z uśmiechem patrzyłem na to face-to-face, bo wiem, że przy tak twardzi zawodnicy to face-to-face nic nie znaczy. Zawodnicy twardzi w sensie, że są stabilni bardzo emocjonalnie. I naprawdę jestem przekonany, że to będzie bardzo twarda walka. Natomiast czy to, że to w Rzeszowie dzisiaj Łukaszowi pomoże, że doping kibiców go będzie niósł? Tak naprawdę to nie wiemy, bo z drugiej strony może być też pewnym obciążeniem. Dzisiaj Łukasz jest 30-kilkuletnim mężczyzną z piękną żoną, z domem. Już nie jest chłopcem, który chce walczyć z całym światem, wszystko jest nieśmiertelne, tak? Czasami jest tak, że po pewnym momencie pięściarze zaczynają myśleć troszkę kunktatorsko, co mają walce do stracenia. I to jest koniec większego boksowania. Mam nadzieję, że Łukasz będzie starym, głodnym Łukaszem, takim znanym z tego, że i w wieku lat 17 już na ulicy walki nigdy nie przegrał, że ten charakter, że tak powiem, weźmie góry, bo wydaje mi się, że to jest ewentualnie dla Łukasza droga do zwycięstwa, po prostu wdać się w awanturę ringową i trafić, tak? No to fajne słowa akurat o Łukaszu, bo ja też dokładnie w tym upatruję jego sukces i uważam, że to byłoby dla niego spełnienie najskrytszych marzeń. Michał Cieślak, walka o Mistrzostwo Europy. Jaki plan na Michała dalej? No przede wszystkim myślę, że troszkę się pochwalimy osiągami, że tak powiem, sukcesami grupy. Pierwszy raz rzeczywiście w Polsce organizujemy galę i nigdy żaden promotor polski nie organizował gali, gdzie jest walka Mistrzostwa Świata z udziałem Polaka i jeszcze dwie walki Mistrzostwa Europy. To jest coś, co jest naprawdę wydarzeniem absolutnie unikalnym i nie wiem, czy kiedykolwiek nam się to uda, szczerze mówiąc, przebić. Tak pan redaktor powiedział, w tej walce jakby dla Polski rynek walką numer 2 jest walka Michała Cieślaka z Francuzem Breżeronem, awakujący tytuł Mistrza Europy. Michał Cieślak walczył dwukrotnie o Mistrzostwo Świata. Walczył w Kinshasie, w Kongo, walkę, którą nieznacznie przegrał na punkty. Walczył w Londynie z Okolim, nieznacznie, ale wyraźnie przegrał z Okolim na punkty. Jest pięściarzem, który,
który jest bardzo blisko tego tytułu Mistrza Świata i po raz kolejny marzy o tym, żeby zaatakować ten Monteverest. Ten tytuł Mistrza Europy w jego przypadku akurat to jest taki trochę ambicjonalny przystanek. Tak? Z jednej strony zdobyliśmy tytuł Mistrza Europy, nikt mi do końca życia tego nie zabierze. Będzie mój syn i wnuk w szafie szklanej widział ten pas, który jest pewnym symbolem sukcesu ojca, dziadka i tak dalej. Z drugiej strony zakładamy, że po zdobyciu tytułu Mistrza Europy, miejmy nadzieję, że Michał oczywiście tę walkę wygra, może się okazać, że jeszcze raz tego tytułu będziemy bronić i liczymy na walkę Mistrzostw Świata w WBC, ponieważ Federacja Europejska jest mocno jakby związana z Federacją WBC, to liczymy na to, że będąc mistrzem Europy, to bardzo pomoże w rankingach Światowej Federacji WBC Michałowi. Więc to jest taki trochę nasz, jeśli mówię o marzenia, przystanek przed kolejną walką Mistrzostw Świata. No to pan zawsze wspominał, bo ja też śledzę te pana wypowiedzi. To, czego żałuje pan, że nie udało się z Arturem osiągnąć właśnie na przykład tego Mistrzostwa Europy, bo jednak ten pas zawsze później na koniec w szafie jest. No, jest coś takiego, że oczywiście młodzi ludzie patrzą na to, co jest dzisiaj, jutro. Tak? To jest cecha młodości. Tak? Czyli z kim dzisiaj walczę, ile dzisiaj za to dostaję pieniędzy i tak dalej. Myślę, że mało kto z tych chłopaków myśli, że co za 40 lat usiądą sobie wygodny w fotelu i spojrzą z prawo, zobaczą stojący piękny pas, spojrzą w lewo. Symboliczne oczywiście to jest jakiś przedmiot przecież, tak dalej. To jest symbol wielkich sukcesów w jakiejś dyscyplinie, w tym przypadku ich w sporcie, w boksie. I bardzo żałuję, to też trochę moje niespełnienie, bo tytuł Mistrza Europy, myślę, w zasięgu Artura był i pewnie gdyby Artur dał się bardziej poprowadzić. Ja tutaj też wyprostuję jedną rzecz. To nie jest tak, że Artur nas do czegoś zmusza w sensie fizycznym, tymi groźbami, tymi twitterami, ale po prostu nas zamęczą. Ja w tym momencie już kilka razy, bo tak, nie chcę mi się z nim pisać, nie chcę mi się już dzwonić co minutę po prostu. Piszę SMS-y to 30 sekund. Jak już nie odbieram tego telefonu, bo już nie mogę słuchać, to na Twitterze. Trenerze, promotorku, odezwij się, dalej. To już po prostu dla świętego spokoju, żeby po prostu telefon przestał się urywać, bo ja go czasami do innych celów muszę użyć niż tylko rozmowy z Arturem. To się na pewne rzeczy zgadzaliśmy. I to chyba trochę było błędem w jego karierze, bo gdyby Artura... Ja pamiętam po walce przegranej z Wilderem, gdzie Artur pokazał się z bardzo dobrej strony. Stoczył walkę z aktualnym mistrzem świata WBC, ogromna hala, wspaniała telewizja, no wielkie, wielkie wydarzenie. Pamiętam, jak spotkałem się z Marcinem Gortatem, który kibicuje boksowi, przypomnę, jego ojciec był znakomitym pięściarzem, świetnym szkoleniowcem, jego brat przyrodni Robert przecież też był znakomitym pięściarzem w boksie olimpijskim w Polsce. Marcin Gortat mówi, pogratuluję Arturowi, bo przegrał, dał się wszystko, żeby dobre widowisko, naprawdę dużą walkę. Niech on teraz spokojnie sobie ze 2-3 łatwiejsze walki zaboksuje, bo pokazał już, kim jest, zarobił pieniądze, a teraz spokojnie. Miał rację, po tak ciężkim nokaucie Artur powinien stoczyć sobie spokojnie rok, półtora, trzy, cztery walki. Nie takie, żeby się wstydzić ich, ale też nie z zawodnikami o ciężkiej ręce. No ale skończyło się, jak skończyło. Artur nie był w stanie zrozumieć, czasami trzeba zaboksować niżej, taniej, po to, żeby zrobić to 2-3 razy, a potem znowu wyjść na samą górę. Szukał na siłę tych wyzwań, nie wiem, sobie chciał coś udowodnić, kibicom pewnie też. I nie oszukujmy się, rola finansów była bardzo ważna u Artura, a kasa była za te duże walki. Jego kariera się skończyła moim zdaniem przedwcześnie bokserska. Gdyby ona była troszkę inaczej prowadzona, mógł spokojnie jeszcze poboksować, na przykład walka z Cizorą. Z mojego punktu widzenia, nie finansów, jakby kieszeni Artura, gdzie Artur pewnie zarobił pieniądze, pewnie 2 razy tyle, co teraz zarobi na Stadionie Narodowym, podejrzewam, z Cizorą, czyli potężne pieniądze. Ale te walki, ona w całości kariery Artura moim zdaniem była niepotrzebna i te pieniądze mógł zarobić sobie w 2 łatwych walkach, łatwiej wygrywając, tak? No ale tak wybrał i karierę musiał zakończyć. Stylistycznie też bardzo ciężki Cizora, bo zawodnik, który bijący bardzo silnie, szukający pół dystansu, szukający się knockoutów, no wszystko, co Arturowi właśnie nie leżało w tym momencie. Fajne słowa pan powiedział, że zawodnicy w pewnym etapie nie myślą o tym, co za kilka lat, natomiast jak wyobraża sobie pan ten boks w Polsce i na świecie za 10-15 lat? To jest dobre pytanie, ponieważ szczególnie podczas... Mam takie 2 momenty, w których jestem boksem zmęczony. Albo się niewiele dzieje, jest jakiś przed nami niewielki event, gdzie nie mam jakichś wielkich emocji sportowych, których cały czas szukam. I tak się ten event organizuje tak trochę bez wielkiego serca. A jak bez serca, to tak trochę jeszcze widzę, po co to. Albo jak jesteśmy bardzo zmęczeni, na przykład teraz organizując ten event, to jest takie po prostu fizyczne bardzo duże zmęczenie. I stąd też pytanie, co dalej, tak? Co będzie na 5 lat, za 10? Ja przede wszystkim w boksie nie oczekiwał wielkich rewolucji, bo boks, tak jak piłka nożna, jest taka dzisiaj może troszkę staroświecka, trochę oldschoolowa dyscyplina,
ale ja myślę, że ona na siłę nie powinna nagle próbować zmieniać swoje oblicze, bo w ogóle zgaśnie, tak? Istotne dla boksu jest to, żeby był dalej sportem olimpijskim, bo jednak jest jakaś podstawa, fundament taki, że my się wchodzimy z boksu olimpijskiego, jest to tak gdzieś po kolei jakby piętra są. Idealny świat to jest młody chłopiec w boksie olimpijskim, staje się mężczyzną, jedzie na igrzyska olimpijskie, zdobywa, przegrywa coś, potem przychodzi na zawodostwo. To jest ten świat idealny, bardzo chciałbym, żeby tak było. Natomiast myślę, że świat dookoła boksu może być zupełnie inny. Ja na przykład naprawdę nie wiem, czy będą freak fighty, czy będą jakieś policzkowania się, czy będą bójki na gołe pięści, jakichś dziwnych dżentelmenów, którzy co chwilę są aresztowani za udział w jakichś grupach przestępczych. Ja myślę, że tamte zjawiska znikną albo zostaną jakoś bardzo ograniczone. Zresztą mam wrażenie, oczywiście nie mam tej wiedzy, bo nie sprawdzałem, że my w Polsce jesteśmy bardzo podatni na takie jakieś dziwne nowe twory, jakieś ala walki. Bo oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że nie wiem, ten Jake Paul czy paru innych youtuberów gdzieś jest bardzo rozpoznawany w Ameryce, ale taki Jake Paul potrafi boksować. Nie, on naprawdę, to ludzie jak widzą, ale to jak się popatrzy, pan też boksował, był na sali, tak? Bo to gdzieś tam wyśledziłem. No to można popatrzeć na pracę nóg, tak? I już się widzi, czy ktoś parę godzin na tej sali spędził, czy paręnaście miesięcy, tak? Pan Jake Paul w porównaniu do Mayweathera, to oczywiście ona śmiesznie w ringu, tak? Ale ja nie wiem, czy pan Jake Paul by nie zdobył mistrzostwa polskich seniorów w Polsce dzisiaj. Nie wiem, strzelam, bo nie śledzę tak bardzo wydarzeń. Wcale by się jeździł, gdyby był wysoko medalistą mistrzostw polskich seniorów. No jeśli ktoś potrafi znokautować, poruszając się do tyłu, to znaczy, że umie boksować. No, tak jak mówię, no oczywiście nie jest wybitnym, profesjonalnym pięściarzem, tylko jest z legendą YouTube'a i tak dalej, ale on potrafi boksować. Ja to zawsze podkreślam, że to nie jest przypadek, to nie jest... Pani czy pan Litkiewicz, który wychodzi w Ameryce, go kochają, bo tam takich w ogóle nikt nie zauważa. Takich eventów w ogóle chyba nie ma. Jeżeli są, to są jakieś dyskoteki w jakichś pubach może. Nie są to wydarzenia duże telewizyjne, tak? Zresztą w Wielkiej Brytanii ja nie śledzę, nie znam się na przykład na MMA, ale wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii też MMA nie jest jakieś bardzo popularne. Pytałem się teraz w Manchesterze, jak byliśmy na walce Głowackiego z Jacka Forte, dlaczego jest taki popularny boks, a nie MMA. Na to dżentelmen miejscowy, biznesmen, który zresztą ma ślady boksowania, bo tam boks jest bardzo popularny jako fitness, tak? Są dziesiątki gymów i rzeczywiście na sali było 20 tysięcy kibiców lekko podchwilonych z piwkiem w plastikowym kubku. To co któryś ślady na łuku buriowym czy na nosie po boksie miał, więc tysiące z tych ludzi ten boks amatorsko dla siebie po prostu regularnie uprawia. To jest wspaniała baza dla kibiców. Dla dyscypliny. To ma dzisiaj w Polsce MMA. Setki sekcji różnych, pasjonaci, serce, emocje. To jest coś, czego bardzo zazdroszczę MMA. On mi odpowiedział tak, bo my często jesteśmy bitnym narodem i tak po tym alkoholu w ten piątek wieczorem sobie czasami damy na ulicy popysku, a co będziemy się w kałuży tarzać? Tak zażartował. Ale ja rozumiem, że na przykład MMA w Anglii się tak bardzo nie przyjęło, tak? A boks się bardzo mocno trzyma. W Stanach no, oczywiście jest UFC, był Bellator. Ale też chyba oprócz tego, to nie wiem, pan redaktor się więcej dowiada. No PFL na ten moment jest, plus jeszcze parę jeszcze jakichś tam mniejszych organizacji. Natomiast no to są takie potentaty, które zgromadzają tych najlepszych zawodników. Anglia to Cage Warriors. Byłem, powiem szczerze, na gali Cage Warriors z zawodnikiem i no niesamowite. Faktycznie ci Anglicy jednak to potrafią kibicować. Naprawdę z tym piwkiem i tam atmosfera wspaniała i zawsze jak na przykład, nie wiem, na stadionie na Wembley też walki bokserskie, to tam jest atmosfera po prostu niesamowita. Natomiast faktycznie no jest to jakaś spora grupa, jeśli chodzi o kibiców. Natomiast chyba jednak ten boks dalej jest może też dlatego, że zawodnicy często bez ogródek utożsamiają się z klubami piłkarskimi. I to jest taki fajny klucz do tego, że jednak mają ten support i jak jest organizowana gala na przykład, nie wiem, w Nottingham, to oni wiedzą, że te 2 czy 3 tysiące kibiców... Przejdzie przez rzekę. Tak, sprzedane już jest tak. Po prostu. I ja myślę, że to jest wielka siła brytyjskiego boksu. A. Tradycja. Myślę, że około 1000 gymów bokserskich, może więcej. B. Też moda pewna. Nawet chłopaki, które nie chcą dostawać popysku, chodzą na treningi bokserskie jako po prostu sobie tak fitness, koordynacja ruchowa, jakaś tam teoretycznie umiejętności samoobrony. Niekoniecznie wychodzą z rozbitymi łukami biurowymi. 3. Wspaniały wynik po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Właśnie Joshua między innymi zdobył złoty medal olimpijski. No to gdzieś jest ileś elementów, które się składają. Ja nawet widziałem kilka
gal białych kołnierzyków w Wielkiej Brytanii, to te chłopaki nawet boksują. To są coś byli zawodnicy, byli juniorzy, może już dzisiaj facet pracuje w banku, ale jednak kilka lat kiedyś, jako tam 13-14-latek na tej sali bokserskiej codziennie siedział i jednak ten organizm trochę inaczej, inna koordynacja jest ruchowa, inaczej pracują, pracuje ciało po prostu inaczej, tak już nie mówiąc o głowie. No tego u nas w Polsce nie ma. Ja miałem wiele propozycji organizacji różnych eventów. I nie wstydziłbym się zorganizować event charytatywny, nie wiem, strzelam, dwóch znanych polskich aktorów, gdzie nikt nie mówi, to są zawodnicy, jest jakby kultura, jest jakiś cel zaszczytny i tak dalej, są takie imprezy zorganizowane. Ja w to w ogóle nie wszedłem, bo po prostu strasznie ciężko znaleźć chętnych, którzy by do tego ringu weszli. Bo na przykład, nie wiem, Michał Żebrowski, z którym się dobrze znamy, który jest kibicem bokserskim, sam uprawia boks, on zawsze sam mówi, Andrzej, ja przyjemnością chodzę na treningi bokserskie, ale ja znam swoje ograniczenia. No gdzież ja bym udawał, że ja potrafię boksować, tak? Jakie zestawienie z Tomkiem Karolakiem, który też trenuje. No, to no, właśnie nasunął się przed chwilą. Ale nikt z tych panów nie chciałby występować z różnych przyczyn. Ja to oczywiście rozumiem. Dużo łatwiej jest jednak zorganizować coś bardziej MMA, gdzie więcej ludzi, też niewiele potrafiąc, ale gdzieś jakieś techniki zapaśnicze w parterze z jakimś tam skutkiem może próbować, że tak powiem, robić. Ja pamiętam, my się próbowali uczyć boksowania na stule. Potem, bo kiedyś u nas pan Mariusz Pudzianowski w gymie. No naprawdę, to nie widać w klatce. Natomiast jeżeli się patrzyło, na przykład chyba Mateusz Masterak, który ma po lewej stronie, a Halido po prawej, no to po prostu, jeżeli mówimy o technikach bokserskich, no to mówię, to jest bokser, a tu jest jakaś fajtłapa po prostu, tak? To trzeba popróbować się. Boks może nie jest taki efektowny. W drugą stronę oczywiście byłoby tak samo, no, ale byli na sali bokserskiej, tak? To ciężko udawać pięściarza. No. Nie, no zupełnie inna stójka, małe rękawice, ten dystans w ogóle w małych rękawicach się zmniejsza. W boksie te ciosy się przyjmuje, w MMA no, nie można ich przyjmować, bo trzeba ich unikać, więc no, tak jak pan wspomina, no, bardzo dużo jest różnic. Natomiast mam takie wrażenie, że trochę środowisko bokserskie już może trochę mniej teraz, ale jeszcze jakiś czas temu traktowało MMA jako taki no, gorszy sport. Ja sam tak traktowałem. Pamiętam pierwszy moment, który mnie zaskoczył pozytywnie. Wiele lat temu Janek Błachowicz do mnie zadzwonił. Nie znaliśmy się. Zaprosił mnie na kawę do już nieistniejącego hotelu Merkury na Jana Pawła i zaproponował mi, żebym został jego menadżerem. W MMA oczywiście. Wrócił wtedy w Stanach Zjednoczonych, chyba jakąś miał mieć debiut chyba w Bellatorze i miał złapał pechową kontuzję kolana, wrócił do Polski, był załamany. Ja pamiętam, byłem zszokowany, bo nie miałem nic wspólnego z MMA. Odmówiłem, do dzisiaj mamy szacunek do siebie i tak dalej. Natomiast utkwiło mi to w pamięci, że usiadłem po raz pierwszy koło kogoś, kto uprawia MMA i poczułem sportowca. Wcześniej spotykałem się z panami, już nie będę podawał nazwisk oczywiście, na których było budowane KSW, którzy no, na pewno byli bardzo sprawni, każdego na ulicy pobiją i tak dalej, ale ja nie czułem nich sportowców. Czułem trochę chuliganów, trochę bandziorów, trochę bramkarzy takich. No, widać te mięśnie zbudowane na różny sposób. A jak usiadłem koło Janka Błachowicza, poczułem sportowca. Pamiętam te jego ambicje, walka, przeciwnicy. Ja panu dam listę zawodników, których marzę. W ogóle nie było pytania o pieniądze. W ogóle nie, bo to w ogóle jeszcze nie doszło do takich rzeczy. Marzenia, chcę sprawdzić. Ja muszę udowodnić. Ja, panie Andrzej, pan mi pomoże, że ja sprawdził, co ja mogę. Bo może ja nie mogę, ale chcę sprawdzić to. Tak? I minęły lata całe. Janek Błachowicz osiągnął potem ogromny sukces. Zawsze mu dopingowałem, zawsze byłem jego kibicem. Pamiętam to, bo poczułem taką energię, takie zwierzę sportowca prawdziwego i tak dalej. I to był moment, kiedy się przebudziłem, że w czymś, co mi się nie podoba, gdzieś złe środowiska mi się kojarzy i tak dalej, też są ludzie, pojawiają się ludzie, którzy po prostu są z krwi i kości sportowcami, tylko w nowej dyscyplinie. Dzisiaj moje podejście do prawdziwego MMA jest zupełnie inne. To znaczy ja się na nim nie znam, raczej nie oglądam, natomiast absolutnie wiem, że są dziesiątki, setki czy tysiące zawodników, którzy są po prostu normalnymi, prawdziwymi sportowcami w nowej dyscyplinie. Kropka, tak? Uznałem, przyjąłem, też mnie to trochę czasu zajęło. Natomiast to jest zupełnie coś innego niż te imprezy około MMA, jak ja to nazywam. Czego boks może zaczerpnąć od MMA? Bo jednak dużo łatwiej się trenuje tak czysto fitnessowo boks, niż trenowałoby się, MMA. To jest taki jeden z aspektów. Natomiast co może zaczerpnąć boks od MMA, żeby te eventy były jeszcze lepsze? Problem jest, że tak naprawdę poza przywiezieniem kolejnych 20 LED-ów tak naprawdę, czy zrobieniem wzięcia drugiego reżysera do produkcji, czy żeby były większe efekty, nie za wiele, bo jest kompletnie inny model biznesowy.
Ale jak zrobić modę na to, żeby trenowało się boks? Bo jest moda na to, żeby trenowało się MMA teraz. Jest dużo treningów personalnych. Natomiast dużo ludzi faktycznie tak odwrócić to trochę i budować to tak jak w Anglii, żeby była moda też na trenowanie boksu. A taka osoba, która zacznie trenować boks, ja może szczerze, chętnie zobaczy galę. Ja powiem zupełnie szczerze, do pana zaskoczę. Ja przez chwilę uprawiałem judo. I bardzo lubiłem takie mocowanie się w judo i dalej, więc w związku z tym, no pewnie dzisiaj nie mam czasu ani chęci, ale nie wiem, czy mnie wolę pójść się trochę potarzać, niż uderzać po na szparingach dzisiaj po głowie, tak szczerze mówiąc. Więc mój syn też w ramach oczywiście zabaw, to była gimnastyka, ale jako od dziecka jakieś tam judo, jakieś tam kulania się i tak dalej, to nie był, sport, to gimnastyka, tak, ale nazywało się judo, tak. Potem się nazywało coś tam karate, to też ogólnorozwojówka, przecież to nic nie ma. Świetna baza pod każdy inny sport. Oczywiście, więc myślę, że tutaj MMA ma trochę przewagę nad tym, że, bo jednak w boksie jest ten element, w pewnym momencie trzeba coś przyjąć na twarz, żeby poczuć, jak to się odbywa. Drugi musi zadać drugiemu, uderzyć w głowę. A tutaj myślę, że można dłużej się bawić właśnie, kulać i pady ćwiczyć różnego rodzaju i dalej. Ciężko mi powiedzieć. Ja myślę, że też jest problem środowiska naszego bokserskiego. My na przykład mamy problem znaleźć eksperta w podeszłym wieku, byłego pięściarza, który miał duże sukcesy w boksie olimpijskim, może się fajnie wysłowić w telewizji. Andrzej Rżany. Andrzej Rżany na Igrzyskach Olimpijskich chyba medalu nie zdobył. Nie jest rozpoznawalny powszechnie pięściarzem. Nie jest wielokrotnym mistrzem Polski. Wielokrotnie chyba, 10-krotnym mistrzem Polski. W kategoriach małych, wagowych, no my potrzebujemy takiego Mohamedali, tak? My potrzebujemy Zbyszka Pietrzykowskiego, Jurka Kuleja. Z szacunkiem do Andrzeja Rżanego, absolutnie. Ja tylko tak szybko przyszło mi, bo ode mnie z Dębicy akurat, gdzieś no parę razy miałem okazję być u niego na treningu i tak Dębice, szybko. No to bardzo bokserskie miasto, Iglopol Dębica. No tak, Liga Dębicka kiedyś. I tak dalej, osobiście znałem, to wielka przygoda. Zresztą w Dębicy żeśmy raz chyba organizowali galę, potem Mateusz Borek, nasze drogi się rozeszły, sam organizował, zdaje się, galę, ale to bardzo, bardzo w ogóle sportowe miasto Dębica. Bardzo, zapasy na bardzo wysokim poziomie. Nie dziwię się, że pan zajmuje się sportem, że tak powiem, staram się Dębiczaninem. Bo to było jedno z najsilniejszych miast w Polsce, pamiętam lata 80., 90., początek 2000, to wielki sport. To prawda. Chciałem porozmawiać o pracy promotora, bo to jest też coś, co pewnie jest owiane troszeczkę tajemnicą, ale też kibice nie wiedzą za bardzo, jak wygląda ta praca promotora. Jakby mógł pan troszeczkę uchylić kulisy. W Polsce promotor to jest osoba, która zajmuje się generalnie wszystkim, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych, trochę w Wielkiej Brytanii wykształci się model, że istotne są menadżera. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że menadżer zajmuje się wszystkim tym, co nie jest związane z jakimś eventem bokserskim, czyli na co dzień, nie wiem, organizowaniem treningu zawodnika, znalezieniem jakiegoś sponsora ewentualnie, organizowaniem odnowy biologicznej, sprawy medyczne. To wszystko w Stanach Zjednoczonych tym się zajmuje menadżer. A promotor to jest pan, który ma relację z telewizją, jest wiarygodny dla telewizji. Patrzy czasami sobie w kajet czy w komputer, okej, to ja mam kontrakt podpisany z taką grupą ludzi, to może z tym zrobimy walkę, a jak nie mam u siebie, to tego z zawodnikiem z innej grupy. Proponuję to telewizji, telewizja mówi tak, nie, płacę tyle i tyle i tak dalej. Rola promotora w Ameryce jest bardzo przyjemna i bardzo prosta. Rola promotora w Polsce jest bardzo złożona i najczęściej nieprzyjemna, bo to jest rola ojca, rola siostry, rola dyrektora, rola prezesa, rola niani i tak dalej, Bo my się robimy po prostu wszystkim. Handlowca, który pozyskuje sponsorów. Handlowca i tak dalej, negocjatora, czy z telewizjami, czy z kimś innym. Od, nie wiem, zdarzało nam się negocjowanie z dyrektorami szkół, żeby te nasze chłopaki jakieś tam zakończali jakiś etap swojej edukacji, po sprawy absolutnie rodzinne, rozwody, spadki, urządzania ślubów, godzenia wszystkich, no po rozmowy ze sponsorami, po negocjacje wieloletnie, no wszystko tak, po reprezentowanie ich za granicą. Po problemy z prawem. Po problemy z prawem, z zdrowiem, z żonami aktualnymi, byłymi, no, naprawdę wszystko w tym. To jest taki śmietnik wszystkiego, gdzie te rzeczy, które tak naprawdę kibic i biznes bokserski i kariera sportowa powinny być tego kawałkiem, wycinkiem tego, co my robimy. No ale tak jest. No. To często jest też, ja trochę to zrzucę na pięściarzy, że
Część z nich przez to, że całe życie spędziła na sali bokserskiej, jest niedostosowana do życia poza salą. Myślę, że to jest absolutnie zrozumiałe, że nie radzą sobie z podatkami, nie radzą sobie z regularnością różnych rzeczy, nie radzą sobie z organizacją różnych rzeczy. No bo kurczę, jak u dziecka prawie nie wychodzą z sali sportowej, to nie jest prosto. Jedni są, adaptują się świetnie, drudzy nie. Krzysiek Wodarczyk, przez Krzyśka Wodarczyka to no naprawdę oprócz podstawowych potrzeb fizjologicznych robi wszystko w życiu, tak? Łącznie tak jak mówię, z organizacją, na przykład ślubu Krzyśka organizowałem, tak? No, naprawdę wszystko. I czy to jest dobrze? Nie wiem, na pewno byśmy mieli więcej czasu i serca do innych rzeczy, takich bardziej probiznesowych. Być może byśmy też trochę zauważali, że nie 7 lampek żarówek, a 9 by się przydało. Tak sobie teraz żartuję. Ale no tak to jest. To dużo bardzo energii idzie w miejscach, których nie widać i których nie ma efektów widocznych. Tak? Tak jest też z tymi częstymi lekkimi wojnami twitterowymi, bo jednak jako promotorzy troszeczkę ścieracie się. Natomiast ja też uważam, że to jest fajna forma promocji, bo jednak ludzie tym żyją, jednak ludzie o tym mówią, jednak ludzie o tym rozmawiają. Często mam wątpliwości, znaczy często mam sam do siebie pretensje, się emocjonalnie wciągam w jakieś dyskusje, bo jeszcze jak z kimś, kogo się zna, to jest jakaś, może publiczna dyskusja jest trochę śmieszną formą, ale okej, no taki jest dzisiaj świat, akurat takie narzędzie. Natomiast dyskusje z anonimowymi ludźmi, często to mogą być ludzie, których znam, tylko są schowani pod jakimś nikiem, lubią mnie lub nie lubią mnie, lubią, a sobie podpuszczają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, ponieważ dzisiaj rzadko się, coraz mniej się rozmawia, coraz więcej właśnie komunikatorów, że działają. No, szczerze mówiąc, jak oglądam taki event, jak w tą sobotę ze Zgorzelca, taka stolica razboksu, nasza konkurencja zrobiła imprezę, no to aż samo się cisnęło napisać, że jakieś pewne rzeczy były niespotykanie dziwne, tak? Łącznie z poziomem bokserskim i tak dalej. Oczywiście, ponieważ to jest człowiek zainteresowany, to pisze, to natychmiast, wiadomo, że jestem stroną jakby w takiej dyskusji, a nie neutralny, no to natychmiast zlatuje się mnóstwo, może mnóstwo też przesadzam, bo nie jestem aż takich zakresów, nie mam w internecie, no ale zlatuje się kilkanaście osób. W różny sposób próbują przekonać, że rzeczy, które widziałem, są zupełnie inne. Może mają rację, ja piszę tak jak widzę. Czy te dyskusje są z mojego punktu widzenia potrzebne? Pewnie dla 52-latka, który gdzieś tam prowadzi na co dzień poważny biznes, może są zbędne, ale ja po prostu dalej mam emocje w boksie, tak? I po prostu się daje wciągać w takie dyskusje. Najśmieszniejsze jest to, że ja rzeczywiście od początku na Twitterze mam jedno konto, nigdy nie mam drugiego. Natomiast jestem przekonany, że mam adwersarzy, którzy mają po 2-3 konta, nawet 2 czy 3 już namierzyłem, bo te same frazy się rzucają w oczy używane w różnych kontach. Jedno to jest bardzo zresztą znany mój oponent, który ma moim zdaniem ze 3 konta, czy 2 na pewno, tak dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy coś wnosi do dobrego. Ludzie czasami się pytają, na przykład, dlaczego usuwam potem te komentarze. Na przykład usunąłem wczoraj moją dyskusję weekendową, absolutnie świadomie. Nie wiem, czy jest funkcja na Twitterze taka, że ja rozumiem, że Twitter, nie mam Facebooka, to co ja napiszę na głównej stronie, to jakby na tej swojej jakby tablicy, to zostaje na górze. I teraz patrzę, mam, nie wiem, promujemy, podaję coś Walka Różeńskiego, cytuję coś Walka Różeńskiego, sam piszę coś o Walce Różeńskiego i nagle jest mój wpis, że obejrzałem nieprawdopodobną hałę w tej chwili na gali w Zgorzelcu i odpowiedzi negatywne, ty obuzie, tam, co ty tak piszesz. Jeżeli... Bo to się aktualizuje pewnie przy odpowiedzi innej. Tak, a ja już bym chciał pójść do przodu, albo chciałbym, żeby na tej mojej tablicy były tylko informacje o nie czymś negatywnym, nie moim i tak dalej, tylko no, staram się promować swoje wydarzenia, tak, w której wierzę, że jest wspaniałe. No więc to kasuję. Potem ludzie piszą, po co pan kasuje? Tak dalej. No kasuje, no, ma to wisieć jako pierwsza pozycja na górze na tej mojej tablicy? Nie wiem, no to może nie powinno się rzeczywiście mogę pisać. No. Zorganizujecie z Mateuszem jakąś wspólną galę kiedyś? Myślę, że nie i powiem szczerze, zaskoczę pana, bardzo żałuję, dlatego że gdyby to, że Mateusz moim zdaniem się kompletnie pogubił, poszedł w jakieś dziwne relacje, dziwne układy, dziwne towarzystwa, dziwne biznesy. To jest moja ocena prywatna, tak? My się z Mateuszem znamy od czasów praktycznie, jak on przyjechał z Niemiec, jako wyjątkowo zdolny młody człowiek, był wtedy pracownikiem Kanału Plus. Pamiętam, nieraz się spotykaliśmy niedaleko Kanału Plus na torowarze, taki był barek samoobsługowy z doskonałym domowym jedzeniem. Byłem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę przezdolny facet, z ogromnym wdziękiem, łatwością nawiązania kontaktu. Naprawdę pani Bozia bardzo dużo Mateuszowi dała. Był zresztą w krótkim czasie znakomitym komentatorem. Nie wiem, ciężko powiedzieć, bo się na piłce, że nie znam, no, ale w boksie absolutnie wyróżniającym się. Czy pierwszy, czy drugi. To już wtórna rzecz. No.
nagle dał się podpuścić swojemu szefowi Marianowi Kmicie, żeby został promotorem Kontramy. Nasz kolega, który całe życie z nami siedział, cały czas przy stole był, wszystkie kontrakty, wszystkie słabości znał. Pamiętam, w Stanach parę razy się pytali promotorzy: Andrew, czy możemy rozmawiać, przy twój kolega jest dziennikarza, bo my to chcemy porozmawiać się od kuchni. Tak? Nie, to mój przyjaciel może siedzieć, bo to już jest moim przyjacielem. No, już nie wchodząc w szczegóły, wiem, jak to się skończyło, natomiast nie wchodząc w szczegóły, dał się podpuścić panu Kmicie, który jest szachistą i lubi takie giereczki różne. Stworzył potwora, który miał nas zjeść, Matusza, który miał ogromną wiedzę, bo tak jak powiedziałem, przy nas był wiele lat. I nagle zaczął występować absolutnie na wprost przeciwko nam. W kategoriach kupelskich było mi strasznie przykro. W kategoriach uczciwości, pamiętam, napisałem Mateusz, boksy są takie nerwy, one cię zniszczą. To w ogóle nie jest dla ciebie dyscyplina. Twierdzę, że tak się stało, ale czy zrobię razem galę? Już na pewno nie. W tamtym czasie proponowałem wielokrotnie Mateuszowi: Mateusz, połączmy siły, bo ty medialnie jesteś wielokrotnie ode mnie lepszy. Czujesz media, rozumiesz media, jesteś bardzo medialnym człowiekiem, tak dalej. Ja się zajmę tym, co robię najlepiej. Próbujmy coś po prostu dla boksu zrobić razem, tak? Wielokrotnie to próbowałem proponować. To już był moment za późno, bo to już wiesz, że będzie wielkim promotorem. Zresztą zaczął z dużego cena, bo ze swoim nazwiskiem pozbierał zawodników, którzy wypadli z naszej grupy, pozbierał inne wypady z rynku. Nie wiem, użył kilka razy Tomka Adamka i bez żadnej bazy, bez gymu, bez trenerów, nagle próbował konkurować z grupą, która 20 lat, 20 kilka inwestowała pieniądze, budowała coś od zera, raz lepiej, raz gorzej. No, musiało się skończyć, jak się skończyło. No, wystrzelali się ci goście, którzy wychodzili z rynku. No i Mateusz ewidentnie nic nie zostało, bo żadnego zawodnika nie wbudował. I tak dalej. Pewnie już nie wbuduje. No, gdzieś tam trochę jadu pewnie słychać w moich słowach. Natomiast myślę, że jednak oprócz emocji przedstawiam fakty takie, jakie były i to chyba widać, co jest. Więc myślę, że już nigdy gali razem nie zrobimy. I myślę, że dla polskiego boksu jest źle, że tak się potoczyło. Myślę, że dla Mateusza jest źle, ja też bardzo żałuję. Ale naprawdę próbowałem, nie miałem wyboru. Jak ktoś ma gigantyczne ego, gigantyczne ambicje napompowane przez spryciarza, który to wszystko stworzył, to już było chyba nieodwracalne. Negocjowanie walk o Mistrzostwo Świata to bardziej sprint, czy bardziej taki maraton, który trzeba umiejętnie zaplanować? To bardzo zależy. Czasami się zdarzają sytuacje, że trzeba mieć ten refleks, jak Marian Woronin, który łamał granicę 10 sekund jako pierwszy biały człowiek na świecie w sprincie. A czasami to jest bardzo żmudna, wieloletnia praca. Pamiętam doprowadzenie do walki rewanżowej, na przykład Krzysia Wodarczyka z Fragobaniem. To chyba trzeba by spojrzeć w boksreku. Chyba ze 2 lata nam zajęło. Takiego właśnie cały czas patataj, pilnowania, bo promotor, zresztą moi przyjaciele, grupa OPI 2000, rodzina Kerki z Włoch, największy motor włoski, bardzo nie chcieli tego rewanżu, bo wiedzieli, że Krzysiek jest mocniejszy. Że im się tak cwaniacko, troszkę naciągając w Rzymie, utrzymali werdykt remisu, czyli utrzymali pas jako mistrzowie świata i strasznie nie chcieli, żeby do tego rewanżu dochodziło, bo i po co, tak? Rodzina Kerki, bardzo, że tak powiem, zasłużeni, bardzo znani we Włoszech i bardzo mocne wpływy mające we wszystkich federacjach, jeżdżący na urlopy prywatne z prezesami tych federacji, no robili co mogli, żeby uniknąć tego rewanżu. A myśmy konsekwentnie cały czas pilnowali, żeby Krzysiek Wodarczyk był najpierw trzeci, potem drugi, potem pierwszy, a potem broń Boże nie spadł z tego pierwszego miejsca. Boks uczy pokory, uczy cierpliwości. Wszystkich powinien uczyć, nie tylko promotorów, zawodników, trenerów, menadżerów. Bo taki po prostu już jest. No. I ten chaos, który jest w boksie, który jest świetną pożywką dla krytyków, bo jest ten chaos oczywiście, jest dużo niezrozumiałych decyzji i komisji rankingowych, i komisji do spraw walki Mistrzostwa Świata, bo takie są i kontrowersyjne oczywiście. Ja już się przyzwyczaiłem, już tak bardzo mnie to nie dziwi po 2 latach, tylko po prostu staram się w tym chaosie jak najlepiej reprezentować interes chłopaków. I naprawdę myślę, że jak wielkość naszej grupy, robimy to naprawdę dobrze. Cieślak Makabu w Kongo to taka najbardziej szalona historia promotorska, bo ja czekam naprawdę, żeby i mam nadzieję, że kiedyś tutaj pewnie jeszcze usiądziemy i pan tą historię całą opowie, bo ja ją mocno śledziłem i uważam, że jeśli ktoś by tam był z kamerą i zrobił z tego film, to coś niesamowitego. Ja powiem szczerze, że trochę chyba jest jeszcze za wcześnie, poza tym musiał mieć zgodę wszystkich, którzy tam byli, żeby ktoś tam się nie czuł dotknięty. Natomiast ta sprawa była prosta. Trafiliśmy do kraju absolutnie bandyckiego, kraju, gdzie żyje 80 milionów ludzi. To jest największy chyba kraj francuskojęzyczny, albo poza Francją, albo w ogóle nawet z Francją. Kraju, który jest jednym z najbiedniejszych na świecie, chociaż ma jeden z największych zasobów naturalnych w ziemi. Kraju, gdzie jeszcze niedawno król belgijski Leopold II rąbał ludziom ręce za to, że byli niegrzeczni, chyba 7 milionów tych rąk odrąbał.
No, szacunek dla życia po prostu kompletnie żaden. Organizator gali miejscowej generał zakaz wjazdu do Ameryki, zakaz wjazdu Unii Europejskiej za to, że torturował ludzi i tak dalej, za ludobójstwo. Po prostu nie chcieli nam płacić pieniędzy. King dlatego że nie pojechał, kiedy wiedział, że nie prezydent Konga będzie oficjalnie organizatorem, tylko jakiś tam generał policji, który dzisiaj jest, jutro nie ma. Nie wiem, czy on do dzisiaj. Pewnie już go nie ma, tego generała. Tam się tak wszystko zmienia i tam... Przypomnę tylko jedną rzecz, że gubernator, którym pod jego opiekę jakby się oddaliśmy, poprosił go o pomoc do żandarmerii wojskową, żeby nas pilnować przed ewentualnym atakiem policji miejscowej, tak, tego generała. Oczywiście odpłatnie, to nie muszę chyba dodawać. To ten gubernator, bardzo mocny człowiek, wyjechał w jakiś objazd regionu swojego, wrócił po wołowianej trumnie, już nie pozwolił nam otworzyć trumny, rodzina nie widziała ciała. Chwilę później, to jest taki kraj. Zresztą przepiękny, przetrudny, arcyciekawy, ale straszliwie niebezpieczny. Pamiętam informację, że wysoki oficer policji znający język angielski, bo wszyscy po francusku, czyli ten z drugim językiem, to ten tak już wykształcony oficer policji zarabiał miesięcznie maksymalnie sprawie $160. A wszyscy wiedzieli w całym mieście, w Kinshasie, że my za chwilę w rynku będziemy tam 300 czy 350 tysięcy gotówku. Czyli pieniądze w ogóle niewyobrażalne jak na to miejsce. Oczywiście nie mówimy tutaj o kampaniach międzynarodowych wydobycia diamentów, gdzie jedna z tych kampanii ma 30 tysięcy żołnierzy ochrony i tam kwoty są naprawdę dużo większe. Natomiast myśmy nie mieli 30 tysięcy żołnierzy ochrony, tylko byliśmy Polakami, którzy przyjechali za wielkim sportem. Pewnie ja bym bardzo chętnie kiedyś wszedł w te szczegóły, ale tak mówię, niech może minie jeszcze trochę czasu. Jak się zgodzą inni koledzy, którzy byli, którzy przeżyli traumy pewnie nie mniejsze niż ja, może nawet i większe. Kończąc już, zapytam, jakie cele, jakie marzenia ma pan jeszcze w boksie? No to jest właśnie problem, że ponieważ nie jest to mój zawód, z którego żyję, to kocham boks jako sport, jako takie już dzisiaj trochę oldschoolowe wydanie boksu. Zawsze było coś, zawsze było wyzwanie. Pierwsza walka mistrzostwa świata w Polsce. Przetarg z Kingiem, gdzieś pojechanie w jakieś egzotyczne miejsce, Moskwa, zwycięstwo w Moskwie. Zawsze były takie kamienie milowe, które co jakiś czas były mocnym argumentem, takim mocnym miejscem emocji pozytywnych. Trochę tego jest już mniej, bo coraz ciężej można to zrobić pierwszy raz, tak? Bo już zrobiliśmy. I z drugiej strony też, patrząc dzisiaj na poziom boksu olimpijskiego, kurczę, zastanawiam się, ja naprawdę kiedyś kiwałem głową, jak ludzie mówili, że nie będzie kim boksować. Ja się uśmiechałem, bo zawsze kogoś żeśmy znajdowali młodych chłopaków, którym dawaliśmy szansę. Doskonale organizowaliśmy cały cykl szkoleniowy i wyciskaliśmy z ich kariery grubo ponad 100% tego potencjału, który mieli. Ale jak dzisiaj patrzę na ten boks olimpijski, patrzę na te mistrzostwa Polski, na to wszystko, to jest rzeczywiście poziom jest straszny. I to samo się zresztą stało w kickboxingu. Do tej pory, bo tak, żebym się troszkę zaciągnął kickbokserski. Dzisiaj Polska stojąca kickboksingiem, to jest sprzed 30 lat, to też jest dzisiaj zupełnie coś innego. Więc rzeczywiście, no, zobaczymy, niech się ta gala odbędzie. Mamy zobowiązania do iluś tam zawodników i na pewno będziemy starali się z nich wywiązać. Ale jak mnie pan zada pytanie, czy ja za 10 lat na pewno w boksie, to nie mam pojęcia. To jest prawda, ale trudne czasy tworzą silnych ludzi, więc może tym takim pozytywnym akcentem jednak zostaniemy, tak? To znaczy, ja myślę, że absolutnie pozytywnym akcentem jest ten event, który teraz organizujemy. Zawodnicy, którzy tam będą walczyć, a współpraca z telewizją Sky, transmisja do ponad 40 państw, to tego w polskim boksie jeszcze nigdy nie było. Zrobiliśmy galę światowego formatu, jeśli chodzi o poziom sportu, o zasięgi telewizyjne w Polsce. I myślę, że my jako Polacy powinniśmy być z tego dumni, bo nie jest to proste. Cieszmy się tym, co jest. Tak. A też ciężko chyba się negocjuje, bo to jest wiele państw. Czy wy negocjowaliście wszystkie sprzedaż praw, czy jednak to jednak nie jest łatwe negocjować z wszystkimi, ustawiać stawki i tak dalej? No, szczególnie jak na przykład będzie relacja do 17 państw w Ameryce Południowej. Część podobne ma kontrakty, część chce mieć inne kontrakty, wszędzie jest trochę inne prawo, no to tej pracy się nam zrobiło strasznie dużo. Ale pewnie będzie i studio, bo Sky pewnie przejmie takie główne studio w języku angielskim. To znaczy Sky ma swoją część robienia w Wielkiej Brytanii. To jest jakby co innego. Wiem, że ma być grupa około 50 osób ze Sky, a to też pokazuje, w jakiej inaczej skali, ilością ludzi to wszystko się odbywa. Duże gale w Wielkiej Brytanii są organizowane przez 200 osób, a nas jest tam 4-5 osób w biurze, plus oczywiście pod firmy podwykonawcze. To są zupełnie inne modele, to tak ciężko porównywać. Budżet średniej imprezy bokserskiej to jest w Anglii 5-7 milionów funtów, a u nas pewnie 150 tysięcy dolarów, no więc to takie są realia.
Panie Andrzeju, dziękuję. Mamy się dobrze, jeśli nie dajemy, i boks jest, był i będzie, co do tego nie mam wątpliwości. No i pięknie, i ja jestem dumny z tego, że udało się taki event zorganizować w Polsce i mam nadzieję, że wszystko się uda, że event będziemy mogli porozmawiać sobie pewnie po i podsumujemy, że nie dość, że jest 3-0, jeśli chodzi o pasy dla nas, bo tak by było to idealnie, to jeszcze, że event się uda i odbije się fajnym echem. Ja dziękuję bardzo, że znalazł dziękuję pan państwu. Czas, że mogliśmy porozmawiać i mam nadzieję, że jeszcze będzie dane nam się spotkać. Bardzo im było miło, dziękuję.